Witajcie. Z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeśli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie Patronite.pl. Jeżeli chcecie wesprzeć misję Spoilermastera, którą jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie, serdecznie zapraszam na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Tam dowiecie się więcej i o misji Spoilermastera, i o poszczególnych progach wsparcia, i o bonusach, które czekają na wspierających, takich jak obszerny cotygodniowy newsletter czy webinary na żywo. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, a zatem Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu Włodzi, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak. Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Krystianowi Oleszczykowi, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Mate Movies, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT. Spoiler Master jest ponadto oficjalnym partnerem spaceru Oscarowego, będącego częścią szlaku łodzi Miasta Filmu UNESCO. W dzisiejszym odcinku Spoiler Master Classic opowiem o filmie bardzo wyjątkowym, o jednym z największych klasyków światowego kina: o Ojcu Chrzestnym w reżyserii Francisa Forda Copoli. 14 marca bieżącego, czyli 2022 roku minęło dokładnie 50 lat od pierwszego premierowego pokazu Nowojorskiego Ojca Chrzestnego. Od tego pokazu, który zapoczątkował triumfalny pochód tego filmu The Godfather nie tylko w amerykańskim, a później światowym box office, ale przede wszystkim w globalnej popkulturze. Ojciec Chrzestny to jeden z najsłynniejszych filmów w historii kina. Jeden z najbardziej dochodowych. W momencie premiery zdetronizował niebyle kogo, bo przeminęło z wiatrem, które przez ponad 30 lat miało rekord jako najbardziej dochodowy film hollywoodzki. Ale przede wszystkim był to film, który przeorał wyobraźnię globalną, który zmienił życie wielu osób, które. Ten film obejrzały i który na trwałe wprowadził pewną mitologię włoskiej mafii, połączonej z bardzo szczególną moralnością, o której powiem dzisiaj trochę więcej, w powszechną świadomość. Przed Ojcem Chrzestnym tematyka mafijna nie była bardzo silnie obecna w amerykańskim kinie, a kino gangsterskie jako takie miało trochę inny. Charakter. Zazwyczaj pokazywało wzlot i upadek gangstera, a ostatnią sceną często była zasłużona śmierć Rzezimierzka. W Ojcu Chrzestnym Michael Corleone na naszych oczach przejmuje władzę w swojej rodzinie i film kończy się ucałowaniem jego sygnetu, co jest pokazane jako spełnienie jego ambicji, a być może przeznaczenia, jako że. Michael od początku do roli Ojca Chrzestnego się nie pchał, ale los jego rodziny i nagła potrzeba, imperatyw moralny w nim obudzony, sprawił, że postanowił objąć tę pozycję. Michael na końcu filmu triumfuje. Nawet jeśli nie moralnie, to na pewno dynastycznie. Jest nowym Ojcem Chrzestnym. Film Ojciec Chrzestny zakładam oczywiście, że jest Wam znany w momencie, kiedy słuchacie tego odcinka, zwłaszcza w ramach podcastu takiego, jakim jest Spoiler Master. A zatem nie będę dzisiaj szczegółowo streszczał akcji tego filmu. Przypomnę tylko, że dotyczy ona właśnie rodziny Corleone, rodziny amerykańsko-włoskiej, rodziny mafijnej, organizacji przestępczej o charakterze rodzinnym, w której następuje zmiana. Warty. Ojciec Vito Corleone w tej roli Marlon Brando powoli odchodzi z tego świata. Najpierw doświadcza zamachu na swoje życie, po tym jak nie chciał zbratać się z solodcą i stojącą za nim rodziną Tataliów w czerpaniu zysków z branży narkotykowej, a następnie umiera już śmiercią naturalną w pomidorowym zagajniku. W trakcie zabawy ze swoim wnukiem. Michael Corleone, najmłodszy syn rodziny, mimo że na początku mocno odcina się od jej praktyk, a także deklaruje, że nie będzie brał udziału w jej dynastycznej, mafijnej przyszłości, wiedziony nagłym imperatywem właśnie ochrony ojca, ochrony jego dziedzictwa przejmuje nie tylko imperium, ale przejmuje także rolę wykonawcy, kata i tego, kto rozdziela brutalną, często sprawiedliwość. Tematem filmu, jak napisał John Lewis w książce z cyklu BFI Film Classics The Godfather, tematem filmu są tak naprawdę dwie rzeczy: sukcesja i asymilacja. Sukcesja, czyli dosłownie następstwo, relacja władzy pomiędzy pokoleniami, a asymilacja to relacja imigranta wobec kraju, do którego wyemigrował, wobec nowej ojczyzny. Relacja włoskich Amerykanów do ich ojczyzny i tego, jak bardzo ta ojczyzna ich zawodzi, przez co są zmuszeni do organizowania alternatywnych sposobów dystrybuowania sprawiedliwości i prestiżu, to drugi wielki temat Ojca Chrzestnego. Jest to film wielki, jest to film wielki swoją ambicją, jest to film, który uwodzi rozlewnością swojego opowiadania, trwa trzy godziny. A oczywiście w wersji rozbudowanej, jeżeli potraktujemy trzy filmy o ojcu chrzestnym, późniejszy sequel z roku 1974 i drugi sequel z roku 1990, no to dostaniemy już solidne niemalże 10 godzin projekcji. A wszystko przemawia za tym, że filmy te można traktować jako większą całość, szczególnie Film pierwszy i drugi. Ponieważ jest to temat tak duży, ponieważ jest to temat, który budzi także moją lekką tremę i budził, kiedy zaczynałem przygotowania do tego odcinka, od razu deklaruję, że po pierwsze, oczywiście nie uda mi się powiedzieć o wszystkim, co związane z Ojcem Chrzestnym, ponieważ kult tego filmu przerasta Spoilermastera. Nie omówię każdego aspektu. A nawet pewnie nie omówię wielu ważnych aspektów tego filmu, a zatem wybaczcie, że po pierwsze będzie to z konieczności audycja wybiórcza. Po drugie, zdradzam to teraz, oczywiście moje patronki i patroni wiedzieli to już wcześniej, jest to pierwszy z trzech odcinków. Postanowiłem opowiedzieć Wam o wszystkich trzech częściach Ojca Chrzestnego, a zatem już za tydzień pojawi się odcinek poświęcony Ojcu Chrzestnemu, części drugiej. A troszeczkę później z pewną przerwą, ale w tym jeszcze roku bieżącym 2022 pojawi się odcinek o ojcu 6.3. Mam nadzieję, że na przestrzeni tych trzech odcinków uda mi się opowiedzieć o najważniejszych aspektach całej trylogii, a zatem będę także wracał jeszcze do pierwszego filmu w kolejnych odcinkach i koniec końców mam nadzieję spleść taką podcastową całość, która po pierwsze przybliży Wam. Okoliczności powstania tych filmów, ich często niełatwą drogę na ekran, która także rzuci trochę światła na tematy poruszane w tych filmach. I oczywiście, co zawsze bardzo lubię, pokażę Wam, jak te filmy były przyjmowane swego czasu, jak o nich dyskutowano, co one znaczyły dla widzów w roku 1972 i co znaczą obecnie, już pół wieku później. Postaram się Wam także, i to bardzo ważne, przybliżyć postać Francisa Forda Coppoli, a za, ponieważ jest to jeden z najważniejszych twórców światowego kina, jeden z najbardziej nierównych, jeden z takich, który przeżył chyba największą amplitudę wzlotów i upadków, a zarazem twórca, który mam wrażenie wciąż nie jest wystarczająco u nas omówiony, który znany jest dosyć wybiórczo. I tutaj zdradzę, że nie będą to jedyne odcinki te poświęcone Ojcu Chrzestnemu, poświęcone Kopoli, albowiem co najmniej jeszcze dwa jego filmy, nie zdradzę jeszcze, które chciałbym omówić w osobnych odcinkach spoiler mastera. Krótko o źródłach. Pełna lista źródeł, z których korzystałem przy przygotowywaniu tego odcinka, jest dosyć długa. Tym razem nie będę w tym momencie wyczytywał tych wszystkich tytułów. Pełna lista lektur do tego odcinka i materiałów uzupełniających wideo. Znajduje się w Spoilermaster Newsletterze. Więcej o tym, jak go otrzymywać, na stronie patronite.pl/łamane przez Spoilermaster. A ja powiem tutaj, że najważniejsze publikacje, z jakich korzystałem, to przede wszystkim książka Petera Cauiego pod tytułem bardzo prostym "Kopola". Powieść Mario Puzo, Ojciec Chrzesny tłumaczeniu Bronisława Zielińskiego. Książka Johna i Louisa pod tytułem The Godfather z serii BFI Film Classics, a także książka Marka Seala. Książka wydana rok temu pod tytułem Leave the Gun, Take the Cannoli. The Epic Story of the Making of the Godfather. Ponadto jeszcze książka Giorgiosa Antonopoulosa i Giorgiosa Papa Nicolaou pod tytułem Organized Crime. Z serii Very Short Introduction i wspomnienia Roberta Iwansa pod tytułem The Kid Stays in the Picture. Dodam, że ogromnie ważnym źródłem okazał się monumentalnie wydany Tom pod tytułem The Godfather Notebook Francisa Forda Coppoli. Opowiem o tym więcej w ostatniej części odcinka, ponieważ pomoże mi ta książka w omówieniu pewnych konkretnych scen. I na koniec tej wyliczanki. Konieczne podanie najważniejszego chyba polskiego wydawnictwa poświęconego Kopoli, mianowicie, chodzi mi o numer filmu na świecie oczywiście archiwalny sprzed lat numer no, y, sygnowany 2 przez 387. To jest film na świecie poświęcony w całości Francisowi Fordowi Kopoli. Jest to jednocześnie, tak naprawdę, no, niewielka książka licząca sobie prawie 100 stron. Kompilacja przekładów tekstów anglojęzycznych i francuskojęzycznych i także wywiadów z Copolą. Tutaj, młodszym czytelnikom i młodszym widzom i młodszym słuchaczom, można przypomnieć, dopowiedzieć, że film na świecie to było takie niezwykłe wydawnictwo dyskusyjnych klubów filmowych. Już to pismo nie wychodzi, ale naprawdę było niezwykłe. Dzisiaj nie mamy czegoś takiego. Mianowicie były to zeszyty, tomy złożone z przekładów z prasy światowej bardzo właśnie dotyczący jakiegoś tematu i tutaj ten obszerny numer który nawet mam przed sobą kiedy mówię o nim Francis Ford Coppola otóż ten numer pamiętam bardzo bardzo dobrze bo był on malutkim ziarenkiem z którego wykiełkowała cała moja filmowa pasja Mogłem o tym kiedyś wspominać, ale w tym odcinku muszę to wspomnieć koniecznie ponownie: że dokładnie ten numer, wytarty obecnie już na wszystkie możliwe sposoby, spoczywał w takim plecionym koszyku, który leżał obok telewizora w moim rodzinnym domu, w Tarockich Górach. Moja mama musiała kupić dwa czy trzy numery filmu na świecie, do teraz nie wiem, gdzie dokładnie je kupiła. I po prostu te pisma sobie tam leżały. I pamiętam, właśnie, zwłaszcza tę okładkę z Kopolą. I ona mnie zainteresowała, zacząłem przeglądać. No, i w tym samym czasie był też przegląd stu filmów na stulecie kina w telewizji polskiej, 100 na 100. No i w zasadzie te dwie rzeczy się połączyły ze sobą. I to tak naprawdę była pierwsza filmowa publikacja, jaką miałem w ręku. I przeglądałem właśnie tę filmografię Kopoli, czytałem te teksty. To był początek, początek pasji. I swoją drogą, gdyby ktoś mnie wtedy zapytał, kiedy miałem naprawdę mało lat, kto jest moim ulubionym reżyserem, od razu bym powiedział, że Francis Ford Coppola. To, była, to, to było takie moje absolutne przekonanie, że to jest najwybitniejszy reżyser świata. Przy czym no, poznawałem oczywiście jego filmy w dosyć pomieszanej kolejności, w takiej kolejności, na jaką pozwalał wtedy telewizyjny repertuar. Dodam jeszcze, że jeżeli interesuje Was historia powstania wszystkich trzech filmów, to jest tylko chyba jedna książka, która zbiera podstawowe informacje w całość. To jest książka Harlana Lebo. Pod tytułem The Godfather Legacy. Także to te książki bym zdecydowanie polecił, a do tego oczywiście będą jeszcze odniesienia do tekstów prasowych. No i tak jak powiedziałem, pełną bibliografię możecie znaleźć w odcinku. Odcinek dzisiejszy będzie podzielony na rozdziały, ale nie będę już teraz zanudzał ich kolejnym wymienianiem, tylko po prostu przejdę do opowieści. A zatem pozwólcie, że opowiem Wam o Ojcu Chrzestnym. No rozdział pierwszy. Mafia. No właśnie, czym jest mafia? Historia mafii to oddzielny rozdział, w który moglibyśmy się zagłębić, ale tego nie zrobimy, ponieważ ugrzęźlibyśmy w tych ścieżkach. Więc pomyślałem, że wszyscy oczywiście wiemy intuicyjnie mafia, zorganizowana przestępczość. Wiemy, jeżeli widzieliśmy Ojca Chrzestnego, że mamy do czynienia w tym filmie z mafią sycylijską. Ale pozwólcie, że sięgnę do krótkiego tomiku z serii Very Short Introduction. To jest taka słynna seria, która ma już ponad 700 tytułów, wydaje. Ją uniwersytet Oksfordzki, a zatem chyba miejsce godne zaufania. I właśnie w tej książeczce Georgios Antonopoulos i Georgios Papanikolaou taką oto definicję podają. Przeczytam ją w moim tłumaczeniu. Powstanie sycylijskiej mafii łączy się historycznie z zakładaniem tajnych stowarzyszeń prowadzących walkę przeciwko rozmaitym grupom napadającym i okupującym wyspę Sycylię. Takim jak Grecy, Wandalowie, Arabowie, Burboni. Mafia ma także korzenie w tzw. gabelotti, czyli w jednostkach działających jako mediatorzy pomiędzy posiadaczami ziemskimi zamieszkałymi w miastach, a chłopami z terenów wiejskich. Przy czym owi mediatorzy często potrafili pobierać haracze od obydwu stron. W XIX wieku, szczególnie po zjednoczeniu Włoch i po przejściu w nowocześniejszy model ekonomiczny, nowo powstałe państwo włoskie nie było w stanie uzyskać pełni władzy. Nad własnością prywatną i ustanowić monopolu za pomocą aparatu legalnej przemocy. Obok Gabelottych wyrosły rozmaite inne grupy, spośród których wiele to były po prostu konkretne uzbrojone sycylijskie rodziny, wypełniające lukę w tym miejscu, w którym zawodziła władza oficjalna. Mafia sycylijska jest zorganizowana w strukturę hierarchiczną zwaną koska grupa kosze w liczbie mnogiej. I obecnie jest konfederacją około 150 grup. Mówi się zazwyczaj, że to właśnie mafia sycylijska dostarczyła wzorca organizacyjnego dla mafii włosko-amerykańskiej. Następnie autorzy wyliczają inne odłamy włoskiej zorganizowanej przestępczości: Dragetta z Kalabrii, Camorra z Neapolu i kampanii Apulian z rejonu Pulli. Ale oczywiście nas interesuje to, jak to się stało, że sycylijska mafia. Przedostała się do Stanów Zjednoczonych. W XIX wieku mamy do czynienia z potężną imigracją, między innymi z Włoch właśnie do Stanów Zjednoczonych, no i w tych Stanach, czego dotyka zwłaszcza druga część świetrzesnego, zaczęły się rodzić organizacje mafijne, przy czym pa, trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych takim wielkim impulsem do rozwoju mafii było no, z jednej strony protekcjonalne, wrogie, często otwarcie rasistowskie, traktowanie Włochów, utożsamianych nie tylko jakby. Znaczy w oczach protestanckiej Ameryki, utożsamianych nie tylko z katolicyzmem, który sam w sobie był dla protestantów podejrzany, no bo katolicyzm to znaczy, że twoim prawdziwym szefem jest papież w Watykanie, a nie twój prezydent. Ale także utożsamianych z dzikością i brudem, jak to było widziane, kultury śródziemnomorskiej. Ona była postrzegana jako taka wylęgarnia lubieżności, dzikości, jakichś wstecznych, animalistycznych instynktów. I żeby zrozumieć, jak bardzo. Źle i pogardliwie Włosi przyjeżdżający właśnie do Stanów, najczęściej Włosi właśnie o korzeniach chłopskich, często Włosi z Sycylii, jak oni byli stygmatyzowani wtedy, jakby w jaki sposób na nich patrzono, to wystarczy spojrzeć do takiego klasycznego albumu fotograficznego, bardzo wczesnego, zresztą bardzo szacownego twórcy Jacoba Reesa, który w 1890 roku wydał właśnie album pod tytułem jak żyje druga połowa? How the other half lives. I dosłownie ta druga połowa to były slamsy Nowego Jorku. Chodziło o to, żeby obudzić sumienia tych zamożnych Nowojorczyków i żeby zrozumieli, jak na przykład na Lower East Side, chociażby w okolicach ulic takich jak Mott Street, Melbury Street, Grand Street, jak w kamienicach czynszowych tanich żyją. Między innymi włoscy imigranci. I to jest taka interesująca książka, bo z jednej strony ona ma właśnie wzbudzić sumienia tych bardziej zamożnych, często właśnie protestanckich czytelników i są naprawdę wstrząsające zdjęcia robione za pomocą no, wczesnego sprzętu fotograficznego, oświetlane lampą magnezjową, które pokazują straszne życie w tych, w tych slumsach. Natomiast tym zdjęciom towarzyszy także pisany komentarz który ujawnia wiele uprzedzeń, jakie Jacob Rees miał wobec fotografowanej biedoty. I między innymi właśnie o włochach, o włoskiej rodzinie, pod, pod zdjęciem, które pokazuje włoską rodzinę, możemy przeczytać taki oto. Opis Włochów. Jako, podkreślam, grupy etnicznej, nie tych konkretnych Włochów ze zdjęcia, tylko tam jest pisany po prostu Italian, The Italian, czyli Włoch jako taki. No i jak o tym Włochu myślał Jacob Rees, no i jak trochę myślał o tym Włochu, co ważniejsze, czytelnik Jacoba Barisa, którego było stać na zakup takiego albumu. Otóż czytamy. W Slamsach Włoch jest szczęśliwy, kiedy może żyć w chlewie i poddaje się rabunkowym stawkom, rabunkowym czynszom, bez żadnego szemrania. Jeśli tylko traktować go inteligentnie i twardą ręką, będzie bardzo dobrym lokatorem. Później troszkę w tym Opisie czytamy m.in., że Włosi słyną zgromadzenia śmieci w swoich dziuplach, tych właśnie mieszkaniach, i że poruszają się na najniższych stopniach ludzkiej degradacji, które potrafią przekształcić we własny zysk. Jest w tym trochę protekcjonalności, bardzo dużo uogólnień, także pewne takie, no, można powiedzieć, wręcz rasistowskie założenia na temat tego właśnie, jak, jaki Włoch jest. I, I trzeba pamiętać, że rzeczywiście ten resentyment wokół, wobec Włochów był tak duży, że nawet przedostawał się do takiej publikacji, która, bo no jakby na, na powierzchni przynajmniej miała przede wszystkim pomagać tym, tym różnym biedakom z różnych nowojorskich dzielnic. I tutaj dodam tylko, że za zwrócenie mojej uwagi na te fragmenty z tego legendarnego albumu Risa bardzo dziękuję doktor Magdalenie Wróblewskiej, z którą mam przyjemność wspólnie wykładać i pracować na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Gdzie już od ponad pięciu lat ja uczę historii filmu, ale czasami też mamy okazję prowadzić wspólne zajęcia, i, i, i raz właśnie ona mi pokazała te opisy z Jacoba Risa, a nawet ten, ten konkretny. Innymi słowy, te warunki, w których przecież. Wyrastał także Vito Corleone, chociaż on troszeczkę później trafia, bo na początku XX wieku na Ellis Island i potem do Nowego Jorku. No, te warunki prezentują się dosyć niewesoło. I zwróćcie uwagę, że tutaj, jeżeli mówimy o tym styku, Włochy, Stany Zjednoczone, no to mamy z jednej strony Włochy, które są dopiero co zjednoczone jako, jako jedno państwo, i tutaj wyraźnie autorzy piszą, prawda, o tym, że to jest państwo słabe, że to jest państwo, które nie potrafi zaprowadzić porządku równomiernie na całym, Półwyspie i innymi słowy, no, stan, jest dużo takich okazji, w których ta samoorganizacja małych rodzin, czy klanów, czy właśnie tych grup jest w pewnym sensie no, konieczna, a przynajmniej jakoś mm, łatwiej na takim gruncie wyrastają tego typu organizacje, które mają zaprowadzić porządek tam, gdzie państwo tego nie potrafi zrobić. A z drugiej strony, mamy przecież. No, właśnie Stany Zjednoczone, które też nie tak dawno tak się zjednoczyły, oczywiście wcześniej, ale jest to nadal państwo młode, więc w pewnym sensie na tę imigrację Włochów do Stanów Zjednoczonych można spojrzeć jako na imigrację ludzi, którzy żyli w bardzo starych, zastanych, klanowych, często feudalnych warunkach, ale którzy imigrowali. Z jednego młodego kraju do drugiego młodego kraju. Z jednego młodego państwa do drugiego młodego państwa. I to nie była imigracja pomiędzy państwami, które już właśnie miały takie wyraziście ustalone struktury władzy i porządku, tylko no, w obydwu tych miejscach było sporo takich szarych stref. I teraz, jeżeli nałożymy sobie te szare strefy, które można widzieć albo w bardziej mrocznych barwach, jako właśnie przestrzeń występku, Albo w troszkę jaśniejszych, jako taką przestrzeń, w której grupy etniczne mogą się, mogą się samostanowić, mogą właśnie tworzyć alternatywne jakieś porządki zapewniające bezpieczeństwo i tak dalej. Oczywiście, także łączone z przemocą, no to robi się bardzo ciekawie, bo wychodzi na to, że właśnie Włosi byli w, do, w takiej szczególnej, w szczególnej pozycji. Z jednej strony wygnani przez nędzę, z drugiej strony opuszczający państwo, które nie było dobrze zintegrowane, no i lądujący w państwie, które wciąż jeszcze było w takim tumulcie rozwoju, które wciąż tworzyło pewne, pewne struktury i było tam dużo, dużo miejsca na wrośnięcie w tę glebę silnych korzeni klanowych, na przykład. No, i jednym z takich klanów, oczywiście, jest rodzina Corleone. Przy czym to, to czym, co ważne, i tutaj już przechodzimy do samego Ojca Chrzestnego, to nie jest tak, że w roku 72, kiedy ten film powstawał, to Amerykanie mogli przebierać w filmach o, o mafii. No, no, nie było tak. Samo słowo nie było jeszcze aż tak bardzo znane. Właściwie książka Mario Puzo sprawiła, że ono stało się bardziej znane. Ale zanim przejdziemy dalej, uświadommy sobie krótką historię świadomości amerykańskiej, jeśli chodzi właśnie o obecność mafii włoskiej w Stanach. Ta świadomość zaczyna się dopiero na początku lat 50., Taka świadomość masowa, taka, w którą nagłaśniają media, bo to w roku 1950-51 odbywają się przesłuchania komisji senackiej prowadzonej przez senatora Estesa Kefauera. No, takiej komisji, która właśnie miała nadgryźć tą już całkiem prężnie funkcjonującą strukturę mafii włoskiej w Stanach Zjednoczonych. Strukturę, którą pobudziły, pobudziła też. Wzmocniła także bardzo mocno prohibicja w latach, w latach 20., kiedy to alkohol był zakazany, no i to był wymarzony też pole działania dla, dla mafiozów. Odsyłam do historii Ala Capone. I te przesłuchania, które były takim pierwszym wgryzieniem się mocnym wymiaru sprawiedliwości i władzy oficjalnej w to podziemne drzewo mafii, te przesłuchania były częściowo transmitowane w amerykańskiej. Telewizji. Jednym z osób, które tam zeznawały, był niejaki Frank Costello, który był przywódcą rodziny Luciano. Nie współpracował, unikał pytań komisji, ale miał bardzo charakterystyczny głos taki zachrypnięty, suchy, jakby szeptał. Telewizja pokazywała tylko jego ręce. Więc New York Times wtedy napisał, że Costello jest pierwszą gwiazdą telewizji bez głowy, dlatego że widać było na ekranie tylko jego ręce. No i cała Ameryka, wsłuchana oczywiście, bardzo zafascynowana tymi przesłuchaniami, no bo oto tutaj obok struktur oficjalnych jest jakaś cała rozgałęziona sieć przestępcza. A Ameryka wsłuchała się w głos Costello, w głos Franka Costello. No i słuchała jego oczywiście wymijających odpowiedzi na pytania senatora Kefauvera, ale ten głos, zachrypnięty, zapadł bardzo mocno w pamięć. Nie tylko Ameryki, ale także konkretnego aktora, to znaczy Marlona Brando, który kiedy po latach będzie tworzył swoją postać Vita Corleone, obdarzy go właśnie głosem Franka Costello. A zatem można powiedzieć, że ten pierwszy głos, kiedy po raz pierwszy Ameryka usłyszała dosłownie głos mafioza z tej wyższej półki hierarchii, ten głos Zapadł tak mocno w narodową podświadomość, że później wypłynie w mistrzowskiej roli yy, yy, roli brando. Drugim bardzo ważnym momentem, drugą datą, którą wa warto pamiętać, to jest dekada przed Ojcem Chrzestnym, czyli 1963 rok, yy, mianowicie zeznania Josefa Walaciego, to był żołnierz rodziny Genoweze, która, który przed podkomisją senacką senatora McClellana ujawnił istnienie koza nostry. To wtedy Amerykanie po raz pierwszy usłyszeli te słowa, a w roku 1968 roku powstała książka Petera Massa pod tytułem The Valachi Papers, czyli dosłownie Archiwum Valachiego. I to było jedno z głównych, świeżych źródeł, po które sięgnął niejaki Mario Puzo, o nim za chwilę, kiedy pisał swoją książkę. Zresztą mało kto pamięta, że w roku 1972 pojawił się także film w reżyserii Terensa Younga z Charlesem Bronsonem, troszkę naszym rodakiem, jako Walaczy właśnie. I to właśnie Valachi w tym 1963 roku ujawnił w swoich zeznaniach historię tzw. wojny Castella Mareze z początku lat 30. Która nie tylko pochłonęła wtedy 60 ofiar, ale także pomogła w podziale nowojorskiego tortu pomiędzy rodziny Bonanno, Colombo, Genovese, Gambino i Luqueze. Do tej wojny gangów nawiąże oczywiście fabuła Ojca Chrzestnego, przesuwając ją w czasie, ale tak, ta, ta wojna o wpływy ujawniona przez Walaciego to jest też duże źródło później dla. Mario Puzo. Wtedy też wyszła na jaw współpraca włoskiej mafii z takimi żydowskimi mafiozami, jak na przykład Bugsy Siegel czy Mickey Cohen, co zainspiruje obydwie postaci, to znaczy Moe Greena w pierwszej części Ojca Chrzestnego i Hymana Rota w części drugiej. Włoska mafia była bardzo często uwikłana w hazard i w związki zawodowe, w relacje ze związkami zawodowymi, przy czym w obydwie strony, raz jako prowokatorzy strajków, a raz jako kołami strajki, o czym także jeszcze powiemy, ale właśnie przede wszystkim te dwa pola działania, czyli hazard i różne deale ze związkami zawodowymi w Stanach bardzo potężnymi organizacjami, odsyłam do Irlandczyka chociażby, to jest także działanie, działanie włoskiej mafii. Innymi słowy, Ameryka, Dowiaduje się o tym wszystkim w latach 50., w latach 60. wgryza swoją uwagę, bo to był bestseller. Książka Masa była bestsellerem. No i jest to niesłychanie ekscytujący temat. Tak? Taki, który. Oczywiście już w latach 30. ujawniło się, jak ważni są gangsterzy dla amerykańskiego kina, ale kiedy spojrzycie na wczesne kino gangsterskie, to znaczy przede wszystkim na tą trójcę świętą czy nieświętą filmów, to znaczy Wroga Publicznego z Jimem Cagneyem, Małego Cezara z Edward, Edgarem G. Robinsonem. I człowieka z blizną z polem Muni, to zobaczycie, że tam same kwestie organizacji mafii są o wiele mniej ważne, niż ważna jest postać tego pojedynczego gangstera, który niemalże własną niczańską siłą woli sięga gwiazd, po to tylko, żeby skrzydła mu się stopiły, jak Icarowi, no żeby, i karowi, żeby spadł. Nie ma tam tego smakowania owej całej hierarchii, tej sieci, tej powiedzielibyśmy już po Ojcu Chrzestnym korporacyjności. Rodziny mafijnej. Tymczasem, właśnie to, jak zarządzać wielką korporacją, jak organizować przejęcia, których biznesów nie dotykać, a które jak najbardziej połknąć, tych kwestii dotyczy Ojciec Chrzestny. No i między innymi dlatego stał się także dla wielu swoistą Biblią różnych biznesowych mądrości. Bohater Toma Hanksa w filmie Masz Wiadomość, który ma taką dużą, dosyć bezlitosną, korporacyjną właśnie księgarnię która zagraża malutkiej księgarence Meg w pewnym momencie na czacie to jest bardzo retro film. Mówi jej, że dla niego ojciec chrzestny to jest jak I Ching, że tam po prostu jest cała mądrość biznesu, życia, świata właśnie zapisana w tych dialogach. A zatem to jest pierwszy rozdział mojej dzisiejszej opowieści dla was. Po pierwsze, sycylijska mafia, po drugie, spotkanie na linii Włochy-Ameryka tych dwóch Państw, które jeszcze nie zastygły, można powiedzieć, i pozostawiały dużo ścieżek do rozmaitych działań pozaprawnych, pozarządowych, byśmy powiedzieli. A po drugie, to powolne i bardzo, bardzo rozbudzające apetyt amerykańskiej publiczności wgryzanie się w temat mafijny. Gdzieś od tych pierwszych przesłuchań Komisji Senackiej Kefauera, poprzez właśnie zeznania Walaciego, no aż po, no właśnie, po. Mario Puza i jego bestseller z roku 1969. Więc już chciałbym wam o Puzo opowiedzieć, ale jeszcze pozwólcie, że zrobię małe interludium i przedstawię kilku innych graczy, bo to właśnie fakt, że to w ich ręce trafi powieść Puzo, zadecyduje o tym, że powstanie Ojciec Chrzestny. A zatem, zanim dowiemy się więcej o Ojcu Ojca Chrzestnego, pozwólcie, że otworzę rozdział drugi. Nazwę go gracze. Bludorn Evans Coppola. Zacznijmy od pierwszego ogniwa. Bludorn. Charles George Bludorn, urodzony jako Karl Georg Bluthorn, urodził się w wrześniu roku 1926 w Wiedniu. Był wiedeńskim Żydem, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam. Przeszedł całą drogę od pucy buta do milionera. Był przede wszystkim geniuszem biznesowym. Zaczynał pracę w roku 1946, a zatem w tym czasie, kiedy dzieje się akcja Ojca Chrzestnego. Pracował w handlu bawełną. Zaczął od tego, że zarabiał 15 dolarów tygodniowo, ale był takim geniuszem handlu, że bardzo szybko zaczął się rozwijać. W latach 50. wykupił podupadającą firmę produkującą zderzaki gdzieś w Michigan i uczynił ją sukcesem. To był jego wielki talent wykupywanie firm, które były, które dachowały, po czym on stawiał je na nogi. Zaangażował się w coraz to więcej różnych branż. Koniec końców stworzył giganta, giganta, którego nazwał Gulf and Western. Od Zatoki Meksykańskiej i zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Otóż miała być to taka korporacja, która dosłownie, no, można by powiedzieć, zjednoczy obydwie Ameryki i swoje wpływy będzie rozpościerać pomiędzy dwiema Amerykami. Gulf and Western było jedną z największych korporacji świata. Między innymi została sparodiowana w niemym kinie Mela Bruksa jako właśnie ta korporacja której pierwszy człon został zmieniony na engulf, czyli dosłownie pochłaniać, za, zagarniać, która wykupuje coraz to kolejne firmy i między innymi ma wykupić pewne studio filmowe. Koniec końców w rękach Blue Dorna i w rękach Gulf and Western były bardzo różne interesy od przemysłu odzieżowego, cukrowniczego w Stanach w Ameryce Południowej a także na przykład kopalnie cynku w Stanie New Jersey. To była po prostu o wielka, wielka całość, pewien swoisty behemot, którego siedziba główna stała przy Columbus Circle w, Stan w Nowym Jorku. Co ciekawe, Kolumb to najbardziej czczony przez Włochów amerykańskich, ich przodek no i będzie to też miało pewne znaczenie w późniejszej naszej opowieści. Charlie Bloodhorn poza tym, że był geniuszem biznesu, był także ogromnym wizjonerem. Jego marzeniem było m.in. takie podniesienie statusu Dominikany, co zresztą mu się udało. Stworzył tam właściwie od podstaw całą turystykę i wypromował Dominikany jako modne miejsce turystyczne. Między innymi sceny kubańskie w Ojcu Chrzestem II będą kręcone właśnie na Dominikanie. Ale w pewnym momencie Blue Dawn chciał także tym swoim złotym, Midasowym dotykiem no, dotknąć także branży filmowej. Zwrócił uwagę na studio Paramount, które wówczas podupadało, zakupił je, przejął i od roku, 1900, i od roku 1966 Paramount było już firmą należącą do korporacji Gulf and Western. Możecie zobaczyć wiele początków filmowych. W których macie właśnie logo Paramountu z napisem Gulf Plus Western Company. Paramount oczywiście założony o wiele, wiele wcześniej. Była to jedna z tych kluczowych, źródłowych wytwórni w hollywoodzkich. Tak jak wszystkie wytwórnie od lat 50. zwyż, także i Paramount miał duże kłopoty finansowe, wyprzedawał swoje posiadłości, swoje studia, swoje hale zdjęciowe. No był w strasznym stanie finansowym, co więcej Paramount był w stanie najgorszym, był absolutnie tą wytwórnią, która właściwie której już wróżono bankructwo. No, ale tak jak kiedyś uczynił z fabryką zderzaków w Michigan, tak teraz postanowił uczynić z Paramountem z wytwórnią filmową i zatrudnił jako szefa produkcji. I tutaj właśnie nasz drugi gracz. Roberta Iwansa. Roberta Iwansa, który miał inną historię życia, bo urodził się w bardzo raczej uprzywilejowanej żydowskiej rodzinie w, w Nowym Jorku w roku 1930 i był takim złotym dzieckiem. Był bardzo przystojny, bardzo zdolny, pracował razem ze swoim bratem w branży odzieżowej, a w pewnym momencie wypatrzony przez aktorkę Normę Scherer... Byłą żonę już wówczas nieżyjącego Irvinga Talberga, legendarnego producenta, został wypatrzony nie tylko jako zdolny, obiecujący, przystojny młody aktor, ale także jako ktoś, kto jest bardzo podobny do jej zmarłego męża, właśnie Irvinga Talberga, który mógłby go zagrać. I rzeczywiście w wieku 26 lat Evans wystąpił na ekranie w filmie pod tytułem Człowiek o tysiącu twarzy. To była biografia Lona Chaneya, aktora słynącego ze swoich transformacji różnych masek i charakteryzacji i on wystąpił jako Talberg. Było to prorocze, ponieważ no, Evans został producentem równie ważnym może w historii kina, jak właśnie Irving Talberg. Krótka kariera aktorska się zakończyła, a Charlie Bludorn zatrudnił go jako szefa produkcji w Paramountie. Evans rzeczywiście miał talent do no, do tego, co producenci powinni potrafić, to znaczy do po pierwsze wyczuwania, która inwestycja w treść, w książkę, w temat, w sztukę teatralną może się zwrócić, czyli co jest takim potencjalnie dobrym tematem na film, a po drugie oczywiście do montowania zespołów ludzkich, które te, te kolejne paczki w postaci filmów będą następnie dowozili, to znaczy tworzyli już w zespołowo filmy, które po prostu odniosą sukces. No i rzeczywiście w przypadku Evansa to, było, to była cała seria tytułów, bo Paramount, który już dosłownie dachował, zaczął odniosić sukcesy pod ręką Evansa. Między innymi filmy takie jak Romeo i Julia Franco Zeffirellego, czy Dziecko Rosemary Romana Polańskiego, któremu, który właśnie Evansowi zawdzięczał swoją pracę przy tym filmie, czy Prawdziwe męstwo z Johnem Wayne'em w oscarowej roli, czy, i tutaj bardzo ważne, w roku 1970 Love Story Artura Hillera, które okazało się gigantycznym hitem kasowym, a później, już później po Ojcu Chrzestnym, Chinatown, to były filmy, które naprawdę no, oznaczały geniusz producencki Roberta Iwansa. Jego wspomnienia można sobie poczytać w książce, którą napisał The Kid Stays in the Picture, książce, która dotyka i tych najlepszych jego lat, i tych niesłychanie trudnych, kiedy w latach 80. był już uwikłany mocno i w nauk kokainowy, i w kryminalną sprawę z morderstwem w tle, i który Został aresztowany zresztą za handel kokainą, i kiedy filmy już mu nie wychodziły, w późnym okresie nakręcił katastrofy w postaci Cotton Clubu, nie jakiego kopoli i filmu dwóch Jake'ów, ale to może opowiedzieć na inny raz. Natomiast Robert Evans, w momencie, w którym zatrudnił go Charlie Bludorn, okazał się wyborem znakomitym. Rzeczywiście Evans miał talent do budowania takich zespołów do wy wykrywania, wyławiania z, rynków, z rynku takich. Książek i treści, które koniec końców tworzyły interesujące filmy. No bo żeby zwrócić uwagę na taką książkę, jak Irle Lewina, dziecko Rosemary, i połączyć ją z zdolnym twórcą z Polski, takim jak Polański, trzeba było pewnej intuicji. No właśnie Ewans tę intuicję zdecydowanie miał. Książka The Kid Stays in the Pictures została też przerobiona na film dokumentalny, pod tym samym tytułem, tam można więcej o Ewansie się dowiedzieć. Ponadto był on konesorem dobrych drinków, koneserem przepięknych kobiet, miał chyba siedem żon. Oczywiście były te też związki naznaczone rozmaitymi ekscesami, zdradami i tak dalej. Upadek Evansa był później także dosyć bolesny. Natomiast to właśnie Evans będzie producentem, któremu koniec końców będziemy zawdzięczać powstanie Ojca Chrzestnego. Co więcej, i o tym pamiętajmy, Wszystkie te sukcesy, o których wspomniałem, były duże, ale jeszcze nie takie, żeby uratować Paramount w pełni i żeby rzeczywiście sprawić, że ta wytwórnia będzie ponownie na hollywoodzkim szczycie. To właśnie Ojciec Wrzestny sprawi, że i Robert Evans, i dzięki niemu także cała firma, i także jego szef w Gulf and Western, Charlie Bludorn, będą na absolutnym szczycie świata szczycie, który metaforycznie Przedstawia góra w logo Paramountu, ale także na tym szczycie, o którym zawsze marzą gangsterzy, przecież, jak chociażby bohater Pola Muniego w Człowieku z blizno. To jest Robert Evans. Trzecim graczem jest Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, najmłodszy z tej trójki, albowiem urodzony w roku 1939, dokładnie 7 kwietnia, urodzony w Detroit, w stanie Michigan, to oczywiście ta osoba, która, bez której sukces Ojca Chrzestnego będzie niemożliwy. Reżyser tego filmu, który wszakże zaczynał troszkę inaczej. Mały Francis przez całą młodość marzył przede wszystkim o tym, żeby być inżynierem. Zresztą jego skłonność do rozkładania rzeczy na czynniki pierwsze, do przyglądania się różnym procesom naukowym, mechanicznym, technicznym. Znajdzie później odzwierciedlenie w jego filmach. Spójrzcie chociażby na pasję, z jaką posługuje się swoimi skomplikowanymi sprzętami Harry Cole w filmie Rozmowa. Francis dorastał jako dziecko bardzo ciekawe świata dorastał w rodzinie włosko-amerykańskiej. Um, urodził się co prawda w Michigan, ale szybko rodzina wyemigrowała do Nowego Jorku. A dlaczego wyemigrowała na nowojorski Queens? No, ponieważ ojciec Copoli. Carmine Coppola, flecista i to bardzo dobry flecista, dostał pracę w orkiestrze NBC. A zatem Carmine Coppola był takim łącznikiem rodziny ze światem show biznesu. Co prawda łącznikiem bardzo nieszczęśliwym, przekonanym o własnej porażce, ciągle czekającym na ten moment, kiedy będzie mógł wykazać się jako kompozytor. No Ten moment przyjdzie dopiero przy ojcu chrzestnym, ale jednak jako ktoś, kto rozumiał aspiracje artystyczne syna i mimo, że Francis na początku deklarował, że przede wszystkim chciałby być inżynierem, no to te artystyczne zainteresowania jednak okazały się bardzo silne. Co ważne, w wieku lat dziewięciu Francis Ford Coppola, Ford między innymi ee, dlatego, że ojciec grał w programie radiowym sponsorowanym przez Forda, a zatem przez fabrykę Forda, a zatem Francis Ford Coppola ma wpisane jakby gigantyczną korporację amerykańską w swoje nazwisko. Później zrobi film Tucker także o przemyśle samochodowym. Otóż Francis Ford Coppola w wieku 9 lat zapadł na polio, chorobę, która wówczas była bardzo powszechna, która zmusiła go do ponadrocznej izolacji od rówieśników, która go właściwie Unieruchomiła, i jak sam Coppola potem mówił, to właśnie w trakcie tego chorowania na polio stał się reżyserem. W jaki sposób? Przede wszystkim urządzał sobie w pokoju, właśnie w tej samotności, kukiełkowe przedstawienia. I te kukiełkowe przedstawienia, dodam, że chociażby w trzecim Ojcu Chrzestnym kukiełki spełnią bardzo ważną rolę, ale już w drugim także się pojawiają, w trakcie ulicznego święta. Otóż te kukiełkowe przedstawienia to były takie pierwociny wysiłków reżyserskich kopoli. Później trafił on do szkoły wyższej Hofstra, właściwie takie liceum artystyczne, w którym bardzo się wykazał jako reżyser i jako scenizator właśnie szkolnych przedstawień. To były już lata 50. Po czym Francis Ford Coppola wybrał szkołę filmową. I to jest dosyć istotne, bo Francis Ford Coppola jest jednym z pierwszych w ogóle reżyserów, którzy odnoszą w kinie amerykańskich sukces po tym, jak byli w szkole filmowej. Ani Howard Hawks, ani William Wellman, ani Mervyn Leroy, by wymienić tylko trójkę reżyserów odpowiedzialnych za filmy gangsterskie, które dzisiaj wymieniłem, no oczywiście nie chodzili do żadnej szkoły filmowej. Pochodzili z różnych zakątków rzeczywistości, bardziej lub mniej artystycznej. Natomiast no, Francis Ford Coppola chodził już do szkoły filmowej UCLA, tam poznał innych filmowców, był także rozczarowany trochę tą szkołą i już wtedy wiedział, że chce przede wszystkim Pracować na planie to po pierwsze, a po drugie miał takie ogromne marzenie, żeby stworzyć własne studio filmowe. Takie studio, które będzie trochę na kształt dawnych studiów, tych, które się już właściwie rozpadły w latach 60. na przykład takiego MGM, oczywiście na najmniejszą skalę, ale któremu zapewni niezależność, niezależność od Hollywoodu, także geograficzną, ponieważ Francis Ford Coppola postanowił, że to studio umieści w San Francisco. San Francisco było bardzo ważnym dla niego miastem. Tam będzie się rozgrywała akcja rozmowy Francisa Forda Copoli, także. Natomiast American Zoetrope, czyli dosłownie amerykański, no właśnie, zoetrop, czyli takie prymitywne, wczesne urządzenie do prezentacji ruchomych obrazków. Otóż American Zoetrope to było Kopolowskie marzenie. Stworzył tę wytwórnię, wyposażył ją w sprzęt, zresztą dostał dofinansowanie z Hollywood właśnie na ten cel. Zawarł umowę, na podstawie której miał dostarczyć kilka filmów. Jednym z tych projektów było późniejszy American Graffiti i THX 1138, czyli filmy jego przyjaciela George'a Lucasa. Natomiast marzeniem kopoli w tamtym czasie było kręcenie filmów niewielkich. Douczał się na planach filmowych u. Rogera Cormana, czyli u króla filmów klasy B. U króla filmów klasy B, który jednak bardzo chętnie zatrudniał absolwentów szkół filmowych po to, żeby za małe pieniądze mieć siłą, siłę roboczą. Coppola dla Cormana najpierw udźwiękawiał po angielsku radzieckie science fiction, później w Irlandii za kilkadziesiąt tysięcy dolarów w 1963 roku nakręcił taniutki horror, znany w Polsce jako obłęd. A po angielsku znany jako Dementia 13, czyli Demencja 13, całkiem udany i ładnie nakręcony. Horror, a właściwie taki thriller psychologiczny o pewnym morderstwie sprzed lat, morderstwie swoją drogą pomiędzy rodzeństwem, co ciekawie się odbędzie, odbije w drugiej części ojca chrzestnego. No, i film można powiedzieć wyraźnie nakręcony pod wpływem różnych tematów Hitchcockowskich, a zwłaszcza pod wpływem najbardziej wtedy szokującego, świeżego filmu Hitchcocka, jakim była Psychoza. W tym samym czasie, i to jest też bardzo istotne, to bardzo chcę podkreślić, Coppola wyrabia sobie nazwisko jako scenarzysta. Coppola bardzo wcześnie ujawnił swój talent scenariopisarski pisarski i dosyć szybko też dostał pracę wytwórni Seven Arts, właśnie jako etatowy scenarzysta. I stworzył kilka scenariuszy na czele z później nagrodzonym Oscarem Pattonem. Tekst jego powstał dosyć wcześnie, w latach 60., ale film został zrealizowany dopiero w roku 70. Otóż Coppola naprawdę był ceniony w tym biznesie jako świetny scenarzysta. Stworzył kilka scenariuszy, które nigdy nie zostały zrealizowane, między innymi adaptację powieści Carson McCullers Odbicia Złotego Oka, które później John Huston zrealizuje wedle cudzego, innego scenariusza, ale ten taki fach scenariopisarski, storytellingowy był w oczywisty sposób obecny w tym, co Coppola wtedy robił. Poza tym on te scenariusze pisać lubił. I po tym już jak dokonał tego flirtu z kinem klasy B, wyreżyserował średniometrażowy film, taki erotyczny czy trochę erotyczny, widziałem go, nazywa się Tonight for Sure, no jest to powiedzmy takie bardzo, 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 bardzo soft erotika. To jest rok 62, później właśnie ten film Obłęd. No ale przede wszystkim udało mu się ukończyć w roku 67 film pod tytułem Jesteś już mężczyzną, You Are a Big Boy Now. To był film nakręcony w rozwiszonym, trochę rock'n'rollowym stylu, kojarzonym wtedy z Richardem Lesterem, twórcą takich filmów jak Help, czy The Beatles o młodym chłopaku, który w Nowym Jorku wchodzi w świat doświadczeń erotycznych w takiej powiedzmy trochę groteskowo-komediowej konwencji. Jeździ na wrotkach w New York Public Library, jest rozdarty pomiędzy młodą, seksowną dziewczyną, a starszą, spragnioną seksu kobietą. Spotyka go, spotyka go wiele różnych przygód, ale co ciekawe, film dostał nominację do Oscara w kategorii aktorki drugoplanowej. A także nominacje do Złotej Palmy był w konkursie kaneńskim roku 1967, co dodało bardzo dużo pewności siebie Kopoli, no bo już miał film na koncie, a Rex Reed, słynny, trudny i zjadliwy krytyk w New York Timesie, zrobił wtedy o nim osobny materiał, nazywając go Orsonem Wellesem przyszłości. Coppola był wtedy duży, zresztą zawsze był sporych rozmiarów brodaty. Uwielbiał kolorowe koszule. Było w nim troszkę hipisa, troszkę cygana z takiej cyganerii, bohemy, troszkę wariata, a troszkę włoskiego reżysera operowego, a troszkę takiego właśnie ojca chrzestnego, który chciał wokół siebie gromadzić innych reżyserów, którzy podobnie jak on marzyli o tworzeniu. I teraz uwaga. Małych filmów, ponieważ największym marzeniem Kopoli wtedy było tworzenie małych, intymnych, tanich filmów, które działyby się gdzieś na opłotkach amerykańskiej rzeczywistości i byłyby troszeczkę jak filmy europejskie. No My, którzy mamy przed oczami sceny z Ojca Chrzestnego, a przede wszystkim słynny pochód helikopterów w rytm Wagnera w czasie apokalipsy. Możemy się tylko uśmiechnąć, kiedy czytamy wczesne wywiady z kopolą, który mówi, że nie interesują go wielkie widowiska. On chce kręcić małe filmy intymne. I oczywiście to będzie także prawda. Wiele filmów w karierze Kopoli spełni te definicje, jak chociażby późniejsze kamienne ogrody, ale nie tylko. W każdym razie Copola po filmie. Jesteś już mężczyzną, postanowił, że wszystko zainwestuje w film, w który nikt nie wierzył, to znaczy w film deszczowi ludzie z Shirley Knight. Marzyło mu się absolutnie, że nawiąże z nią taką samą relację, jaką Antonioni miał z Moniką Vitti I ten film o gospodyni domowej, która rzuca wszystko, rzuca swoją rodzinę i rusza w nieznane, żeby odnaleźć siebie, miał być takim filmem, no troszeczkę na wzór, być może Czerwonej Pustyni takiego właśnie filmu o alienacji współczesnej w Stanach. On ten film nakręcił. Film był raczej. Mm, powstawał w dużym napięciu. Nie dogadywał się jednak z aktorką, tak jak wydawało mu się, że będzie. Ale w filmie zagrali James Cann, Robert Duval. Później pojawią się W Ojcu Chrzestnym. I był to film, w którym Coppola bardzo dużo pracy i wiary włożył. Ale film nie był sukcesem, co sprawiło, że akcje, można powiedzieć, Coppoli spadły. Tym bardziej, że tuż przed tym filmem postanowił zarobić troszkę i zgodził się na nakręcenie du dla dużej wytwórni Warner Seven Arts musicalu wedle scenicznego hitu z lat 40. pod tytułem Ten Finiana. To był musical z Fredem Axter'em, mieszający wątki irlandzkiego folkloru z folklorem afroamerykańskim. No, y mamy tam garnek złota zakopany w wymyślonym stanie, wszystko to było napisane przez jednego z twórców czarnoksiężnika z krainy O, wierzącego komunistę, który chciał zrobić satyrę na Fort Knox i na, na cały system bankowy w Stanach Zjednoczonych. No, bardzo dużo różnych sprzecznych, sprzecznych elementów, a do tego dużo irlandzkiego kiczu. To yy, sfilmował Coppola jako wystawny musical Tęcza Finiana jeszcze przed deszczowymi ludźmi, ale wspominam o tych filmach obydwu i kończąc już ten rozdział, bo one świetnie pokazują rozdarcie kopoli y, pod koniec lat 60. Jeśli spojrzycie na te daty 68, 69, 70, to macie takie trzy wektory, w których potencjalnie kopola mógłby się spełnić, ale nigdzie do końca się nie spełnił. Otóż macie 68 rok Tenczefiniana, czyli duży wystawny, staromodny, jednak muzykal, już z takim Wtedy za mało radykalnym przesłaniem antyrasistowskim, za mało radykalnym jak na rok 68. No i film, który odnosi, ponosi klapę. Macie malutki film, czyli właśnie ten osobisty film Deszczowych Ludzi, który też podnosi klapę, mimo że Kopola w niego tak bardzo wierzył. No i macie Patona, to jest rok 70. Film, który co prawda nie był w jego reżyserii, ale jednak film, który dostaje Oscara za scenariusz, więc Kopola jest ozłocony, to jest jego pierwszy Oscar ale to nie jest do końca film, który on sobie wyśnił, ponieważ ten scenariusz napisany jeszcze w latach 60., potem był przepisywany przez innych, Coppola był tylko jednym ze scenarzystów, który otrzymał tego Oscara, więc on do końca nie czuł, że to jest jego film. Chociaż najlepsza scena w filmie, czyli słynne przemówienie Patona na samym początku, wygłoszone wprost do widowni na tle wielkiej amerykańskiej flagi, to jest scena napisana przez Coppolę i stanowiona... Świetne przetworzenie różnych fragmentów prawdziwych przemów Patona. Zresztą jak pomyślicie sobie o pierwszym zdaniu Ojca Chrzestnego, czyli I believe in America, ono jest równie deklaratywne jak ta pierwsza minuta czy pierwszych parę minut filmu, filmu Paton. No ale co ma począć Coppola, który jest rozerwany pomiędzy marzeniem o własnej małej wytwórni w San Francisco, o tworzeniu filmów europejskich w Stanach, z drugiej strony ciągnie go, przyzywa... To Hollywood z projektami takimi jak Ten Finiana. No a z trzeciej strony jest scenarzystą. I co? Ten Oscar za scenariusz oznacza, że być może po prostu powinien zostać scenarzystą. Może nie powinien aż tak bardzo garnąć się do reżyserii. Francis Ford Coppola jest w kropce. I wtedy pojawia się książka Mario Puzo. Rozdział trzeci. Mario Puzo i Ojciec Chrzestny. Mario Puzo urodził się w roku. 1920. Był synem włoskich imigrantów. Zwróćcie uwagę, że jest najstarszy z tej całej litanii osób, które do tej pory wymieniłem. Blue Dawn 26., Evans, 30., Coppola, 39. No, można powiedzieć, że wszyscy oni byli jeszcze głodni sukcesu, ale byli około 30., 40., kiedy pojawił się na ich, na ich horyzoncie ojciec chrzestny. Natomiast Mario Puzo miał 49 lat w momencie, kiedy wydał Ojca Chrzestnego. Innymi słowy, miał za sobą już prawie pół wieku życia. Mario Puzo dorastał w Hell's Kitchen Nowojorskim, czyli w takiej dzielnicy znanej dosłownie jako Kuchnia Piekieł. I był dzieckiem, które obserwowało z bliska różne mafijne działania w tej dzielnicy. Przy czym on sam nie należał do żadnej rodziny mafijnej i co zawsze podkreślał. Osobiście nie znał żadnych mafiozów, ale kiedy dorastał, między innymi, w jego mieszkaniu, nagle, ni stąd, ni zowąd, jeden mafiozo zostawił na przechowanie w wannie trochę broni palnej, co potem trafi jako epizod do ojca 62, i to był jedno z takich spotkań. Osobą, która najbardziej wpłynęła na Mario Puzo była jego matka twarda, bezwzględna. Traktująca Kościół Katolicki z bardzo dużym dystansem, co nie było no, typowe dla włoskiej mamy tamtego czasu, ale taka niesłychanie niezależna kobieta, która w momencie, kiedy do jej mieszkania przyszedł policjant goniący złodzieja kurczaków, powiedziała, nakrzyczała na tego policjanta i powiedziała, że nie tylko ten złodziej ma prawo kraść te kurczaki, ale ma prawo jej sprzedawać te kurczaki za niższą cenę. To była taka, taka kobieta, która po prostu nikomu absolutnie nie pozwalała przejmować władzy. Była absolutnie niezależna, władcza, taka silna włoska mama, która nawet przeciwko, przeciwko autorytetowi Kościoła była się w stanie zbuntować, mimo że zachowywała takie podstawowe rytuały i trzymała się tej formalnej strony Kościoła katolickiego. No ale ta, ta matka była bardzo dominująca w życiu Maria Puzo, który nie do końca się potrafił odnaleźć. Był w wojsku. Zresztą w Niemczech powstał, poznał swoją przyszłą żonę, ale on jakoś nie pracował w rozmaitych biurach, natomiast nie potrafił odnaleźć swojego miejsca. Jedyne co uwielbiał to czytanie i hazard. To były dwie rzeczy, które Mario Puzo bardzo, bardzo lubił. No, żadna z tych rzeczy nie przynosiła za wiele pieniędzy, zwłaszcza że za. Czytanie nikt nie płaci, hazard zazwyczaj kończy się raczej utratą kasy, no i w pewnym momencie pojawiła się kolejna pasja, czyli pisanie. I Mario Puzo zaczął pisać zaczął pisać przede wszystkim groszowe opowiadania do pism takich jak polski, moglibyśmy powiedzieć detektyw czyli do pism groszowych, wydawanych na, tanym, na tanim papierze w których liczyła się przede wszystkim błyskawiczność, sensacyjność, brutalność, ale także, co ważne, seksualność. Proza, zwłaszcza proza groszowa, pulp fiction, była w tamtym czasie tą przestrzenią, w której cenzura działała stosunkowo słabo, w przeciwieństwie do kina, gdzie była bardzo silna i gdzie opisy chociażby aktów seksualnych mogły być dosyć rozbudowane, mocne, zawierające elementy quasi pornograficzne i w tym także Mario Puzo się bardzo wtedy wyspecjalizował. Przeczytajcie sobie opisy seksu w Ojcu Chrzestnym w książce te to, to nie jest język, którym pisze się wielką literaturę. Jakkolwiek ta książka ma, ma swoją dużą wartość literacką, to ilekroć przechodzimy w rejon opisywania seksualności, znajdujemy się naprawdę w dosyć podłych rejestrach literatury. Te wszystkie opowieści o za dużych waginach, za dużych penisach, spermie ściekającej po udach i tak. To wszystko jest język raczej pornograficznej, właśnie takiej taniej powieści. Zresztą, kiedy przeczytał. Książkę Coppola powiedział, że absolutnie to jest jakaś taniocha, on nie chce robić takiego filmu. Dopiero kiedy zrozumiał, że z tego może wydestylować coś lepszego, przeszedł na tym do porządku dziennego. Ale Puzo tułał się. W pewnym momencie był, miał coraz to więcej dzieci, coraz to więcej odpowiedzialności, pieniędzy było mało, przegrywał często w karty. Przede wszystkim w ruletkę i w inne, w inne gry hazardowe. Któregoś dnia wręcz potknął się i wylądował dosłownie w rynsztoku. Podobno zresztą w tym rynsztoku poprzysiągł sobie, że no właśnie, napisze bestseller. I Mario Puzo miał jedną wielką literacką miłość, to był Dostojewski, ponieważ uważał, że nikt nie opisał tak dobrze mechanizmu hazardu jak właśnie Dostojewski w graczu. A drugą jego miłością były pieniądze, i on marzył o tym, że kiedyś napisze bestseller, że kiedyś napisze książkę, która naprawdę świetnie się sprzeda. Postanowił połączyć te dwie rzeczy. Postanowił napisać bestseller na modny temat, nawet jeżeli nie jest to temat bliski jego sercu. To on wybierze coś, o czym w tym momencie mówi cała Ameryka. A ponieważ właśnie w tym czasie wychodziła książka Petera Massa The Street Papers o. Owym walaczym, który sypał mafię i było to, było to komentowane przez wszystkich, pomyślał, hmm, może właśnie mafia. Co prawda nie znam żadnych mafiów osobiście, ale dowiem się. Pojeżdżę do Las Vegas, porozmawiam z krupierami, dowiem się, jak ten światek działa, przeczytam wszystkie możliwe książki i materiały na ten temat i po prostu sfabrykuję bestseller, który podłączy się pod to, co Amerykę interesuje w tym momencie najbardziej. A z drugiej strony oczywiście. Nasączę tę książkę dostojewskim. Dlaczego nie sprawić, że czterech braci Korleone będzie trochę jak bracia Karamazow? Jak przyjrzycie się braciom Karamazow i właśnie Ojcu Chrzestnemu, to możecie być zaszokowani, ponieważ podstawowa struktura czterech braci jest dokładnie wzięta z braci. Karamazow. Nawet jeśli nie metrykalnie, to na pewno charakterologicznie możemy mówić o następujących parach: rozsądny Iwan to Michael, porywczy, gwałtowny Dimitr to porywczy i gwałtowny Sony Santino. Delikatny, niepasujący do tego świata, odklejony troszkę Alosza zmienia się w delikatnego, niepasującego do świata mafijnego Freda, a syn adoptowany to znaczy Smierdekow, to Tom Hagen, adoptowany syn o irlandzko-niemieckich korzeniach. Tę czwórkę, dynamikę między nimi zaczerpnął Puzo właśnie z braci Karamazow. I z tego pożenienia, powieści groszowej, tego, że już na tych dziesiątkach opowiadań Puzo wy wykuł swój własny groszowy styl, potoczysty, szybki. Sam chwalił się tym, że wie, jak sprawić, żeby czytelnik chciał przewrócić kartkę i czytać dalej łącząc to no, właśnie z tymi braćmi Karamazow, z tym, kogo najbardziej podziwiał w literaturze i co ważne, umieszczając w powieści najsilniejszą osobowość swojego życia, oddając głos tej jednej osobie, którą uważał za najbardziej potężną, którą jednocześnie się najbardziej bał, a którą jednocześnie najbardziej kochał, to znaczy umieszczając w tej powieści wierny portret swojej matki, przebranej za Dona Corleone, Ponieważ Puzo zawsze mówił, Don Corleone jest moją matką. To jest dokładny portret tego, jak ona mówiła, w jaki sposób zarządzała władzą, w jaki sposób trzymała centralną pozycję w rodzinie. Otóż z tego połączenia dostojewskiego, mammy Puzo i groszowej amerykańskiej powieści, wyszedł Ojciec Chrzestny. W 1997 roku, a zatem już długo po ojcu chrzestnym, dom Puzo w Bay Shore w stanie Nowy Jork odwiedziła sama Kamil Palia, autorka słynnego Sexual Personae, miłośniczka prozy Puzo i także Włoszka z pochodzenia. Zresztą Puzo zaskoczył ją w rozmowie dokładną wiedzą na temat tego, z której części Włoch pochodziła jej rodzina. Palia opublikowała ten wywiad jako It All Comes Back to the Family na łamach New York Timesa 8 maja 1997 roku i ona tam opisała Puzo no, jako takiego już pączka w maśle, który mieszkał w tym domu, właściwie cała rodzina była na jego usługach, bo obsługiwali biznes, jak, jak, jakim były wówczas książki Mario Puzo i ona patrząc na niego, no, on zawsze lubił ubierać się więcej niż casualowo, koszule, krótkie spodnie, klapki, tak często paradował po rozmaitych kasynach Las Vegas, wielkie okulary, i, I taka też bardzo specyficzna uroda, takiej powiedziałbym lekko uśmiechniętej, i mówię to z całą sympatią dla Ropuch, ponieważ uwielbiam Ropuchy, ale jednak właśnie Ropuchy. Tak wyglądał Puzo. Ona go opisuje, że on leży na kanapie i mówi, myślę o sobie jako o włoskim chłopie żyjącym na swej niewielkiej, wygodnej roli. Innymi słowy, jest właśnie taką, powiedzmy, patriarchalną figurą on zarobił te miliony na ojcu chrzestnym, no to teraz będzie sobie żył jak taki włoski, e, włoski chłop. On tam mówi, zresztą w tym wywiadzie mówi o tym, że jego matka była sceptycz sceptyczna wobec katolicyzmu e, i w tym momencie wtrąca się żona Puza i mówi, e, jego religią jest hazard. E, kiedy jest przy stole do gry w Las Vegas albo kiedy pisze, to jest jego stan, e, stan zen. E, I to też jest interesujące, ponieważ... E, Palia wspomina o tym, że jak wygląda dzień puza. Mianowicie 16 z 24 godzin przeznaczał na leżenie na kanapie i czytanie. On czytał wszystko i przez większość czyta życia czytał co najmniej 6 godzin dziennie. Więc on naprawdę wchłonął ogromne ilości, setki tysięcy stron. Bardzo cenił, jego ulubionym pisarzem był John le Carré swoją drogą i no przez to też stał się bardzo, bardzo sprawnym piszącym. Norman Mailer, Słynny autor, chociażby Nagich i Martwych, powiedział o nim z przekąsem, a może z zazdrością. Ależ ja chciałbym pisać tak źle, jak on to potrafi. Bo to jest trochę tajemnica stylu puza, że w postaci Ojca Chrzestnego napisał najlepszą powieść groszową wszechczasów. Książka, która chwilami jest naprawdę rażąco tania w swoich wchwytach, w swoim języku, zwłaszcza w tych seksualizmach. A z drugiej strony rzucam wyzwanie. Odłóżcie ojca krzesnego w którymś momencie. No nie da się. To jest bardzo wciągająca, bardzo wciągająca książka. I teraz dwie cyfry, aby zakończyć krótki rozdział o puzo. Po pierwsze, już pisząc książkę, puzo wierzył w to, że to będzie sukces, ale nikt inny w to nie wierzył. Puzo był w tak dużych długach karcianych, że ponieważ udało mu się spotkać właśnie z Robertem Iwansem, tutaj się łączą te kropki, Iwans na podstawie pewnego konspektu tej powieści zaoferował mu spłacenie tych długów i wypłacenie pewnej niewielkiej kwoty na dalszą pracę, oczywiście za prawa, tak prawa do przyszłej książki, to po pierwsze do ekranizacji przyszłej książki. Więc to była już nawet zanim książka powstała już w zasadzie paramount finansował jej powstawanie. To istotne, ponieważ podobnie, właściwie troszkę podobnie zrobił Evans z Love Story. Książka jeszcze nie była opublikowana, a już prawa do jej ekranizacji były kupione. To później się stanie często normą, ale to były pionierskie, pionierskie działania. Natomiast najważniejsze jest to, że książka została rozpoznana przez wydawcę, firmę Patnam, jako potencjalny bestseller i ten naprawdę poobijany przez życie hazardista, cukrzyk, człowiek, który był przekonany, że jest absolutną porażką. Usłyszał kwotę, którą wydawnictwo było gotowe zapłacić za wydanie tej książki: 375 tysięcy dolarów. To była kwota, której naprawdę trudno, trudno było mu w to w ogóle uwierzyć. Później ta kwota pod, została podniesiona do 400 tysięcy dolarów i to był absolutny rekord, ponieważ tyle wtedy wynosił rekord za prawa do książki. Przy czym wydawnictwo jeszcze to przebiło, zapłaciło mu w końcu 410 tysięcy dolarów, co było rekordem wtedy światowym. Obecnie byłyby to 3 miliony dolarów za prawa do wydania książki. Więc z takimi pieniędzmi, które swoją drogą Puza potem dosyć koncertowo stracił, to znaczy po prostu grając, podróżując i tak dalej, ale film na szczęście przyszedł mu z ratunkiem, to były ogromne pieniądze. Więc Mario Puza. W końcu, dzięki pożenieniu, niezłomnej wiary w to, że kiedyś mu się uda, dzięki pożenieniu swojej własnej matki z Dostojewskim i Groszową powieścią, zrealizował swoje, swoje marzenie. I to dla mnie jest też swoją drogą interesujące, że dwóch autorów bestsellerów z tamtego czasu, czyli właśnie Puzo i William Peter Blatty, który napisał Egzorcystę, który swoją drogą jest bardzo podobną książką, jeżeli chodzi o pewien styl i taką sensacyjność. Obydwaj mówili często, że zawarli w tych książkach portrety swoich matek, albo że byli strasznie pod wpływem swoich matek, więc kto wie, czy też nie można tego tak czytać. Bo być może i szatan w Egzorcyście, i mafia w Ojcu Chrzestnym to są tylko fasady zmagań synów z silnymi matkami, którzy, które próbują przejąć ich. Ciała, czy to przez fizyczne opętanie, czy przez wciągnięcie w biznes rodzinny, bo jeżeli Vito Corleone, to tak naprawdę matka Puzo, no to znaczy, że bohater jest wciągnięty w orbitę własnej matki, a nie ojca, ale to już zostawmy freudowskim interpretatorom. Tak czy siak, w jakim punkcie jesteśmy? Prawa do ojca Chrzestnego sprzedane. Książka staje się gigantycznym bestsellerem, rok na liście New York Timesa. Została wydana w 1969 i dopiero w roku 70 detronizuje ją. Z pierwszego miejsca kochanica Francuza Johna Fowlsa. Prawa kupione przez Paramount. Charlie Bludorn naciska rób hity Robert, mówiąc do Roberta Evansa. Coppola w kropce nie wie co zrobić. Co teraz reżyserować? Jaki film kolejny powinien być w, moim karier w mojej karierze? Jaką drogę obrać? I bestseller Puzo te wszystkie nitki się zbiegają, a zatem pora na rozdział czwarty. Francis Ford Coppola, Ojciec Chrzestny i przygotowanie do produkcji. Paramount wiedział, że chce zrobić film dla Ojca Chrzestnego. Robert Evans wiedział, że chce zrobić hit. Ale jak zrobić z Ojca Chrzestnego hit? Sam fakt, że książka się świetnie sprzedała, nie był jeszcze gwarancją. Hollywood miało ostatnio złe doświadczenia z filmami gangsterskimi. Sam Paramount... Miał na koncie film pod tytułem Braterstwo z Kirkiem Douglasem i z reżyserem Martinem Rittem, The Brotherhood, który był klęską, nie udał się. Robert Evans zastanawiał się, jak upichcić to danie, jakie składniki dodać i jaki zespół w tej kuchni zgromadzić, żeby film odniósł sukces. Lista potencjalnych reżyserów była bardzo, bardzo długa. Zanim wybrano Kopole, rozważano m.in. Richarda Brooksa. Niedawny sukces z, z zimną krwią, Artura Pena, Bonnie i Clyde, wydał je się dobry pomysł, Costega Wrasa na podstawie jego ogromnego sukcesu politycznego thrillera Z, czy po polsku Z, a także Elie Kazana, być może na podstawie jego doświadczeń przy filmie Ameryka, Ameryka, który pokazywał emigrantów greckich w Stanach Zjednoczonych, Franklina Schaffnera, który miał sukces z Patonem, Freda Zinemana, urodzonego w Rzeszowie, naszego krajana, który być może byłby także ciekawym wyborem. Zwróćcie uwagę, jak dynamicznie wyreżyseruje później Dzień Szakala. Luisa Gilberta i Petera Yatesa po sukcesie Bullita. Wszyscy odmówili, mówiąc, że nie da się takiego dobrego filmu zrobić według tej książki. Między innymi dlatego, że wielu z nich nie chciało w żaden sposób gloryfikować mafii. A zatem, kogo wybrać? Jednym z. Ojców sukcesu ojca Chrystnego, a ten film ma oczywiście wielu ojców, im większy sukces, tym większa ilość ojców tego sukcesu. Był pod tym względem Peter Bart, były dziennikarz New York Timesa, który został zatrudniony przez Iwansa jako jego producencka prawa ręka, Później zresztą wyda swoją książkę ze wspomnieniami. Wszyscy wydali później swoje książki ze wspomnieniami pod tytułem: Infamous Players: A Tale of Movies, The Map and Sex. I to Peter Bart podsunął myśl o kopoli Robertowi Iwansowi. A Robert Evans wtedy miał pewne olśnienie, ponieważ jak sam zresztą powiedział, zrozumiał, że większość filmów o gangsterach, tych, które w ostatnich latach nie odniosły dużych sukcesów, były to filmy o gangsterach włoskich przede wszystkim, ale reżyserowane przez twórców żydowskich, twórców z korzeniami, które nie zgadzały się z korzeniami bohaterów. Martin Reed był Żydem, Kirk Douglas, grający w The Brotherhood także. I Robert Evans powiedział, zaraz, zaraz, ten film musi być ultrawłoski, musi być etniczny, jak sam powiedział, musi być etni etniczny do samego rdzenia. Z ekranu powinno pachnieć spaghetti. No i to był jeden z kluczy, który okazał się fantastycznie dopasowany do tego zamka. Bo jedna sprawa to jest kwestia przeczytania książki, zrozumienia jej fabuły itd., ale nasycenie filmu całą warstwą odniesień, mikroobserwacji, drobnych scenek. Czy też myślicie w tym momencie o tej scenie, kiedy Clemenca uczy Michaela, jak gotować dobrze sos pomidorowy z klopsikami? No właśnie, żeby wychwycić te wszystkie drobniutkie szczegóły, takie jak kuzy, kuzyni rzucający do siebie kanapkami z na weselu koni na początku filmu, być może faktycznie potrzeba było kogoś, kto zna te szczegóły, kto był tam, nawet jeżeli nie był w willi mafioza, to zna język i dynamikę, temperaturę relacji w danej kulturze. Te słowa, ethnic to the core, czyli dosłownie etniczny do samego spodu, okazały się jednym z ogromnych kluczy do sukcesów Ojca Chrzestnego. I za to oczywiście chwała Robertowi Evansowi, ponieważ fakt, że film wyreżyserował Francis Ford Coppola, a muzykę częściowo napisał Carmine Coppola, a drugą część, większą muzyki napisał Nino Rota, twórca muzyki do filmu Federico Felliniego i grali aktorzy, którzy w znakomitej większości, chociaż nie wszyscy, ponieważ James Can, na przykład też ma korzenie żydowskie, a nie włoskie, ale we większości reprezentowali właśnie także yy, yy, włoską Mniejszość w Stanach Zjednoczonych, taki jak Ricciardo, Castellano, Al Pacino, i tak dalej, i tak dalej. Nie Marlon Brando, tutaj kolejny wyjątek, ale jednak większość sprawiło, że coś faktycznie pod tym względem się zadziało i y, nasycenie tego filmu właśnie taką etniczną temperaturą pewnej kultury, pewnego sposobu bycia, mówienia, ubierania się, gotowania, oczywiście także, zwróćcie uwagę, jak dużo tutaj jest scen posiłków, jedzenia, możemy przyjrzeć się dokładnie temu, co jest wyłożone na stołach w trakcie wesela, fakt, że nie ma tam kelnerów na przykład, tylko same kobiety z rodziny przynoszą dania, dzielą się nimi. To wszystko było bardzo, bardzo mocno podpatrzone i to była pewna intuicja Evansa. no więc zadzwonił do Kopoli i powiedział: Słuchaj, mamy wspaniały bestseller, Film, budżet, zapraszam cię do kręcenia. Coppola mówi: Nie, nie jestem zainteresowany. To jest taniocha, to jest pornografia, to nie jest w ogóle mój poziom artystyczny. Ja chcę robić małe filmy w rodzaju Antonioni'ego. Zrobiłem właśnie deszczowych ludzi, i na to kolega George Lucas mówi mu: Francis, czy ty oszalałeś? Jesteśmy w długach. Amerykan Zoetrop za chwilkę nie będzie istnieć. Być może nie dokończymy w ogóle Ameryka, amerykańskiego graffiti, które tam rozpocząłem. Nie mamy pieniędzy, tak? Pieniądze się skończyły, część naszego sprzętu rozkradziono, bo byliśmy tak otwarci i chętni do jego udzielania, że wiele osób założyło, że może sobie ten sprzęt zatrzymać. Potrzebujemy pieniędzy. Musisz zrobić duży film hollywoodzki. Nawet jeśli nie czujesz Hollywood, nie chcesz pracować w Hollywood, budujemy tutaj tę małą utopię American Zoetrope w San Francisco. Musisz ten film zrobić po prostu, żeby mieć kasę, bo sam jesteś człowieku w niezłych długach. To jedna osoba, a druga osoba to była Ogi March, czyli żona Waltera Marcha, wybitnego montażysty, który będzie częściowo nadzorował montaż ojca a zdecydowanie potrafi pokaże, co potrafi przy rozmowie, gdzie stworzy jeden z najwybitniejszych miksów obrazu i dźwięku wszechczasów. Otóż Ogi March w trakcie barbecue, w trakcie grilla zaczęła rozmawiać z Kopolą o tej książce i powiedziała mu słuchaj, ja tej książki nie potrafię odłożyć, ja po prostu ją czytam, ja go szalała, bo jest tak, tak ciekawa. I wtedy Kopola pomyślał, no dobrze, może ja też jeszcze raz ją przeczytam. Przeczytał jeszcze raz i wtedy miał olśnienie. Zrozumiał, że może wydestylować i oddzielić te wszystkie właśnie tanie, quasi pornograficzne chwyty Maria Puzo i opowiedzieć historię o rodzinie, opowiedzieć historię o sukcesji, historię niemalże na miarę króla Lira, kto będzie następcą króla Corleone. A po drugie, zaświtała mu myśl: Ta książka jest świetną metaforą amerykańskiego kapitalizmu. W pierwszym wywiadzie, jakiego Coppola udzieli już później po premierze Ojca Chrzestnego, udzieli go na łamach brytyjskiego pisma Sight and Sound w numerze z sierpnia 1972 roku, powie Coppola Stevenowi Farberowi, tak, fragment w moim przykładzie, Zawsze chciałem użyć mafii jako metafory dla Ameryki. Jeśli przyjrzysz się filmowi, zobaczysz, że jest uformowany w ten sposób. Pierwszy dialog brzmi, wierzę w Amerykę. I believe in America. Uważam, że Mafia jest niesamowitą metaforą tego kraju. Zarówno Mafia, jak i Ameryka mają korzenie w Europie. Ameryka to europejski fenomen. Teraz mi przyszło do głowy, to Michał Leszczyk mówi, że przecież nawet słowo Ameryka pochodzi od włoskiego nazwiska, prawda? Odkrywcy. Zarówno Ameryka, jak i Mafia widzą siebie jako czyniące dobro. Zarówno Mafia, jak i, ma i Ameryka mają ręce skrwawione od działań postrzeganych jako ochrona własnych interesów. Obydwie mają charakter kapitalistyczny, mają zysk jako motyw. Ale wydaje mi się, że Ameryka nie dba o własnych obywateli. Ameryka ich wykorzystuje, traktuje ich szorstko, ubliża ich godności. Patrzymy na naszą Ojczyznę jako na, na naszą karmicielkę, naszą ochronę. Ale ona nas oszukuje, robi nas w balona. Poczułem, że książka Puzo stała się sukcesem właśnie dlatego, że opowiada o organizacji, która jest zdolna, by się nami zająć. Kiedy sądy są skorumpowane, kiedy cały system amerykański nawala, możesz udać się po pomoc do Don Corleone. Oczywiście jest to romantyczna wizja mafii, dodaje Coppola już niejako post factum, ale co zostało powiedziane, to zostało powiedziane. Coppola zrozumiał, że mafia może być. Metaforą dla Ameryki. No, i recepcja tego filmu jak najbardziej potwierdzi jego intuicję, ale o tym troszkę później. Najważniejsze jest to, że Coppola się zdecydował. Ponieważ był w długach, podpisał dosyć niekorzystną umowę dla siebie, ale dostał 175 tysięcy dolarów i tak zwaną dniówkę, przeniósł się z rodziną, już wówczas całkiem liczną żoną, dwójką dzieci, trzecim dzieckiem w drodze. Tym trzecim dzieckiem była niejaka Sofia, która pojawi się jako niemowlę, chrzczone w scenie Chrztu pod koniec filmu. Przeniósł się do Nowego Jorku i zaczęły się prace nad Ojcem Chrzestnym. Bardzo ważnym faktem jest, że Coppola polubił się z Mario Puzo, bo w zasadzie nie polubił się z nikim innym. Robert Evans, mimo że za nim stanął na początku, przysporzył mu bardzo dużo cierpienia i kłopotów, nie zgadzając się właściwie z żadną jego decyzją. Charlie Bludor, na szczęście w pewnym momencie stanął po stronie Francisa, mimo że mogło być inaczej. Francis Ford Coppola mówił, że każdego dnia kręcenia Ojca Chrzestnego bał się, że zostanie zwolniony, ponieważ tak dużo osób kopało pod nim dołki, zadając zawistne pytanie, dlaczego akurat ty? Film, który proponowano Ko Koście Gawrasowi, Fredowi Zinemanowi, Arturowi Pennowi, dlaczego ty go reżyserujesz. Nie masz jeszcze 40 dopiero co miałeś, zaliczyłeś dwie wpadki. Ten czafiniana się nie sprzedała, deszczowi ludzie byli porażką. Dlaczego właśnie ty? No, dlatego, że na początku uwierzył w niego Evans, potem jeszcze mocniej uwierzył w niego Bloodorn, ale były na planie osoby, między innymi montażysta Aram Awakian, które po prostu donosiły na Kopole w nadziei na to, że dostaną jego pracę, A zatem sam plan Ojca Chrzestnego opitował w intrygi. I był przestrzenią, na której codziennie Coppola musiał jakby utwierdzać w ogóle pozycję kogoś, kto może wydawać polecenia. Do tego dochodziły kłótnie z operatorem Gordonem Willisem, który pięknie skąpał film w czerniach, cieniach i słusznie nosi przydomek Książe Ciemności, ale jeszcze wtedy się z Francisem nie lubili, i było bardzo, bardzo dużo kłótni o to, jak film ma być oświetlony, jakie konkretne ustawienia kamery mają być, i tak dalej. Tak czy inaczej, ten burzliwy plan, najważniejsza jego cecha, byli to oczywiście aktorzy, ponieważ obsada Ojca Chrzestnego, Stanley Kubrick powiedział po latach, że to najlepiej obsadzony film wszechczasów. Otóż obsada była absolutnie zgodna z tym, co Francis Ford Coppola wymarzył sobie na początku, ponieważ już na bardzo wczesnym etapie pracy Coppola powiedział, że chce, żeby Michaela zagrał Al Pacino, żeby Soniego zagrał James Caan, żeby John Cazal zagrał Freda, i żeby Toma, Tom Hagen był grany przez Roberta Diwala. Marzył mu się także Marlon Brando jako Don Corleone, rozważał także Lorenza Oliviera, dobrze, że tak się nie stało, dlatego, że chciał, żeby najlepszy aktor pracujący w tym momencie zagrał tę rolę. Dzisiaj myślimy, no Francis miał fantastyczną intuicję, to się bardzo dobrze sprawdziło, ale w tę obsadę zupełnie nie uwierzył Paramount, zupełnie nie uwierzył Robert Evans i Francis Ford Coppola musiał stoczyć długą walkę, i wydano setki tysięcy dolarów, po to, żeby przeprowadzić setki testów, żeby sprawdzić, czy inni aktorzy nie sprawdzą się w tych rolach. I na szczęście wygrał. Tę wojnę Francis Ford Coppola, bo dzięki temu mamy dokładnie tę obsadę, którą on na początku chciał skompletować. Mówię oczywiście o głównych rolach, ponieważ sam Coppola przyznaje w komentarzu audio na Blu-rayu z tym filmem, że jeżeli chodzi o obsadę pomniejszych ról, to absolutnie tutaj przesłuchania dziesiątek czy nawet setek aktorów były konieczne. Ale jeśli chodzi o ten pierwszy zestaw, to on sprowadził tych wszystkich ludzi do swojego studia w San Francisco i jak sam powiedział, za cenę czterech kanapek spekulowaną wołowiną sfilmował ich pierwsze testy. Wiele miesięcy później, po kolejnych wojnach, w końcu udało się zatwierdzić tę obsadę. Na próbach w San Francisco nie było Marlona Brando, on wówczas był zaszyty w Hollywood, był raczej traktowany jako aktor, który sprawia przede wszystkim kłopoty. Już dużo lat upłynęło od jego Oscara na nabrzeżach. Ogólnie rzecz biorąc, raczej patrzono na niego jak na taką chodzącą porażkę, a także kogoś, kto gwarantuje kłopoty na planie, ale Coppola bardzo w niego wierzył. I do tej roli najtrudniej było przekonać wytwórnie, ponieważ nie mogli przejść w, do porządku dziennego nad tym, że Brando, który ogólnie rzecz biorąc jest byłą gwiazdą, a na dodatek tak trudnym człowiekiem i jest dużo młodszy od swojego bohatera, ponieważ miał wtedy zaledwie lat 47, przeistoczy się we włoskiego gangstera, świętego potwora, starca yy, Don Vito Corleone. Coppola dowiódł tego, kręcąc testy. Mówiąc Brando, że są to tylko testy charakteryzacji, ponieważ wiedział, że Brando nie, nie godzi się na przesłuchania przed kamerą, powiedział mu: Słuchaj, przetestujemy tylko twoją charakteryzację. I jak sam Coppola mówi, w trakcie tych testów Brando jego samego zadziwił stopniem przeistoczenia się w Vito Corleone. No i w końcu, kiedy te testy zobaczyli w Paramoncie, nie poznali Brando. I to był najlepszy dowód na to, że to był świetny wybór, ponieważ patrzyli na Vito Corleone, a nie na Marlona Brando. Prace scenariuszowe trwały. Puzo był troszkę skonfundowany tym, jak powinien wyglądać scenariusz. Na szczęście znalazł w Kopoli dobrego partnera, dobrze się rozumieli i przede wszystkim Kopola zrozumiał, że książka Puzo już jest rodzajem scenariusza że tylko jest to kwestia okrojenia materiału, przeorganizowania go. I tutaj, co ważne, Kopola także usiadł nad tą książką i zaczął ją studiować niemalże jak Biblię. To jest bardzo istotne i to chcę podkreślić że Coppola siedział w San Francisco w słynnej Café jest z książką Puzo, z długopisem, z maszyną do pisania i strona po stronie stworzył setki komentarzy na marginesie, głównie ołówkiem, do każdej sceny w tej książce. Następnie podzielił książkę na konkretne sceny, skserował całą książkę, Powyklejał od, od kolejne strony w takim oddzielnym, ciężkim, dużym skoroszycie i pracowicie obnotowywał całą książkę jak takim wianuszkiem notatek. Po czym zbierał swoje notatki w jedno i tworzył notatnik Ojca Chrzestnego, The Godfather Notebook. Do każdej sceny pisał wszystkie najważniejsze rzeczy. Co należy pokazać, jak ta scena posuwa akcję do przodu. Jakie postaci są w niej najważniejsze, a przede wszystkim, jakie są pułapki tej sceny i co można by zrobić w inscenizacji tej sceny. Dlaczego o tym wspominam w tym momencie odcinka? Dlatego, że możecie zajrzeć do tych notatek. Po latach Francis Ford Coppola wydał The Godfather Notebook. Jest to książka, która waży około 3 kilo, albo może nawet więcej. Duże albumowe wydanie, stanowiące dokładną kopię tego notatnika. Jest to rzecz fascynująca. Powiem szczerze, uważam, że jest to szkoła filmowa w pigułce. Na pewno jest to szkoła filmowej adaptacji, ponieważ nawet jeżeli nie przedstudujecie każdej z tych setek notatek, bo tego jest naprawdę dużo, to jest potężna książka, nawet lektura poszczególnych tych podsumowań scen, to znaczy tych maszynopisów, w których Coppola podsumowuje to, co uważa na temat konkretnej sceny, to, jakie są pułapki tej sceny, co tam powinno się pojawić. To jest masterclass, jeżeli chodzi o wydestylowanie z książki jej adaptacyjnej istoty. Więc wydaje mi się, że może być to też taki wzór do, do naśladowania. Jeżeli ktoś ma za zadanie zaadaptowanie jakiejś powieści, zwłaszcza powieści o takiej dosyć filmowej strukturze, jak Ojciec Chrzestny, to czytanie genialnych komentarzy yy, Copoli i właściwie widzimy w tych ołówkowych zapiskach, jak ten film się rodzi w jego oczach, w jego głowie. To jest rzecz fascynująca i naprawdę można się z tego bardzo dużo nauczyć. Pod koniec odcinka przyjrzę się sceny, scenie weselnej i przeczytam wam kilka tych komentarzy Kopoli. Przekonacie się, że już przy stoliku w café Triest z tekstem Puzo przed oczami, w wspaniały sposób ta scena rodziła się w umyśle Kopoli dokładnie tak, jak później zobaczyliśmy ją na ekranie. Obsada obfitowała także w nazwiska mniej znane. Włoskie, czasami włoskie i troszkę bardziej znane, bo Richard Castellano, na przykład, który zagra Klemencę, dopiero co miał nominację do Oscara za długopanową rolę w filmie Lovers and Other Strangers, gdzie zagrał takiego bardzo stereotypowego Włocha, zresztą bardzo zabawnie, ale ta obsada oczywiście stała się o wiele bardziej bogata i Coppola, tutaj także duża duże zasługa oczywiście reżysera obsady, czyli Freda Rusa, który podsuwał mu pewne nazwiska, ale Coppola nie bał się łączyć naturszczyków z aktorami profesjonalnymi. A zatem bardzo profesjonalny i bardzo hollywoodzki aktor ze Starej Gwardii, Sterling Hayden, pamiętny jako generał w Doktorze Strangelove, tutaj jako kapitan McCluskey, czyli skorumpowany glina, który w pewnym momencie zostaje zastrzelony przez Michaela. John Marley, świetna drugoplanowa rola jako Jack Waltz, czyli producent filmowy, który znajduje odciętą głowę konia w swoim łóżku. John Marley znany i nominowany do Oscara za drugoplanową rolę ojca w Love Story. Richard Conti jako Barzini, Diane Keaton jako Kay Adams, wówczas znana przede wszystkim z musicalu Hair, dalekie, dalekie klimaty od Kay Adams, czyli tej protestanckiej dziewczyny Michaela, która na końcu orientuje się, za kogo tak naprawdę wyszła, ale jednak Coppola w nią uwierzył, mimo że Ameryka znała ją głównie wtedy z reklamy telewizyjnej dezodorantu Hour After Hour, którą możecie zobaczyć na YouTubie. Abe Wigoda, bardzo doświadczony drugoplanowy aktor jako Tesio, Talia Shire jako koni, jako czyli ym, siostra. Braci Corleone, a jednocześnie prawdziwa siostra Francisza Forda Coppoli, Gianni Russo, aktor z powiązaniami mafijnymi, który użył tych powiązań, żeby dostać rolę Karla, czyli męża Koni z pierwszej sceny weselnej. No i później, oczywiście, dostaje niezłe lanie od Soniego. I tak dalej, i tak dalej. Włącznie z Lenem Montaną, czyli uwaga, byłym zapaśnikiem, który gra niezapomnianą rolę Luki Braziego. I którego nieumiejętne wypowiadanie linijek dialogów w scenie z Brando staje się częścią tematu, ponieważ y, wiemy, jak bardzo sparaliżowany lękiem jest Luca Brazzi w zetknięciu z Donem Corleone, i y, Pola potem sprytnie jeszcze dokręcił moment, kiedy Luca Brazzi uczy się na pamięć tej przemowy dziękczynnej dla Dona Corleone, dzięki czemu jest fantastyczny żart, ponieważ my wiemy najpierw, że on się uczy tych linijek, a potem widzimy, jak ich zapomina otóż on naprawdę ich zapomniał kiedy wypowiadał je przed Marlonem Brando. A zatem obsada na szczęście pomyśli Kopoli, obsada zarówno młodych niesłychanie zdolnych aktorów, których oczywiście ten film uczynił gwiazdami, na czele Spaccino, dla którego był to wzrost jak po prostu wystrzał z armaty, ale także właśnie cały cały szereg tych drugoplanowych aktorów, którzy potem zresztą często będą trochę żyli z tej legendy Ojca Chrzestnego, bo, bo niektórzy z nich nawet opublikowali całe książki swoich wspomnień, no a wszyscy ich kojarzyli właśnie jako te postaci. Na przykład żona Richarda Castellano wydała później książkę Gianni Russo, napisał swoją wersję wydarzeń, The Hollywood Godfather, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze zanim wejdziemy w zdjęcia, warto sobie uświadomić jedną rzecz. Otóż Paramount chciał, żeby. Ojciec Chrzestny był filmem w miarę tanim, niedroższym niż dwa miliony i nakręconym w jakimś amerykańskim mieście, może być Kansas City, ale przede wszystkim na tyle tanim, żeby zrezygnować z osadzania akcji w latach 40. i 50., żeby nie odtwarzać scenograficznie tego, co tak pięknie potem zrobi Dean Tavularis tych właśnie realiów. Po co? Zróbmy to tanio, zróbmy to współcześnie, sfilmujmy bestseller, zróbmy kasę i w nogi. Tak, to znaczy, oczywiście Robert Evans miał trochę większe ambicje, ale ogólnie nastroje w Paramountie były takie, no da się to zrobić tanio i zarobić na tym dużo. Na szczęście wizja Copoli, tego, żeby to po pierwsze był jednak film osadzony w latach 40-tych, 50 po drugie, żeby kręcić go w Nowym Jorku, ponieważ tylko tam jest taki klimat jak trzeba. Zwłaszcza do scen ulicznych. Po trzecie, że powinien być to film dłuższy niż przepisowe, zapisane w kontrakcie 2 godziny 15 minut. Jak, jak dzisiaj wiemy, dobrze, że te walki także Kopola wygrał. Oczywiście przypłacił to bardzo także zdrowiem. Wtedy, no, zwłaszcza pod koniec filmu, miał się już niemal przewrócić z i nerwów. Natomiast udało mu się te rzeczy wygrać, z tym, że był taki mały szkopu, że jeżeli film ma traktować o włoskiej mafii, i ma być kręcony w Nowym Jorku. To w tym Nowym Jorku jest ta włoska mafia. I tej włoskiej mafii może się nie do końca podobać, że ten film będzie tak tam kręcony. I z tym problemem zetknął się producent tego filmu, który faktycznie organizował produkcję, to znaczy Al Ruddy, który też później będzie odbierał Oscara. Jeden z jego dwóch Oscarów. Potem, wiele, wiele lat później dostanie też za, za wszelką cenę. Milion Dollar Baby. Natomiast Al Ruddy przyjechał do Nowego Jorku i zorientował się, aha. Nie będzie łatwo, ponieważ mafioziów tamtejsi, przede wszystkim niejaki Joe Colombo, który prezentował się kamerom telewizyjnym jako prezydent Ligi Ochrony Dobrego Imienia Amerykanów Włoskiego Pochodzenia. No i walczył o to, żeby właśnie nie, nie wymieniać słowa mafia w mediach, żeby nie kojarzyć Włochów z mafią. Co zresztą bardzo słuszne, ponieważ większość Włochów w Stanach nie ma nic wspólnego z mafią. Natomiast tak się składa, że Joe Colombo miał. Więc jest to taki szczególny paradoks, że on tutaj grzmiał przed kamerami, że nie możemy pozwolić, żeby Hollywood robiło kolejny film, który nas oczernia, twierdząc, że jesteśmy mafiozami. Biły mu brawo rozmaite poczciwe włoskie dusze, które zgadzały się z jego przekazem, ale jednocześnie sam Joe Colombo był takim mafiozem. Więc ponieważ miał świetne układy z Teamsterami, czyli ze Związkiem Zawodowym Kierowców Ciężarówek, odsyłam do Irlandczyka, tam to świetnie widać, no to nagle się okazało, że na planie Ojca Chrzestnego nie będzie dobrego transportu, ponieważ Związek nie przewiezie tego, co trzeba przewieźć, po prostu produkcja będzie sparaliżowana. Były protesty przeciwko temu filmowi, więc w końcu Al-Radi musiał, i to jest piękny paradoks tego filmu, żeby zrobić film o mafii w Nowym Jorku, trzeba się było dogadać z mafią w Nowym Jorku, Al Radi pojechał do Nowego Jorku, miał negocjacje dosyć komicznie opisane przez niego. Odsyłam do dokumentalnego filmu, jest na YouTubie: The Godfather and the Mob. Miał dosyć komiczne negocjacje, ale mafia się w końcu zgodziła. Joe Colombo podszedł Al Radiego i zrobił taki psikus, mianowicie powiedział, wiesz, to przyjdź tutaj, będzie taka mała konferencja prasowa, powiemy, że się dogadałeś z Ligą Obr Obrony Dobrego Imienia. Ale Radi myślał, że idzie na spotkanie, na którym będą trzy nakrzeźć jakieś małe włoskie gazetki lokalne. Okazało się, że Joe Colombo zaprosił wszystkich łącznie z dużymi mediami amerykańskimi telewizyjnymi gazetami następnego dnia New York Times jedna z pierwszych stron Hollywood dogaduje się z mafią i, i ironiczny komentarz, panie Rady nie wie pan, że istnieje słowo na M, bo tam była kwestia wymieniania słowa mafia w dialogach, co swoją drogą koniec końców się nie stało. Obejrzyjcie Ojca Chrzestnego, tam nie ma słowa mafia, w żadnym dialogu nie ma słowa mafia, właśnie dlatego, że dogadał się Rady z mafią, przy czym zabawne było to, że w scenariuszu miało to słowo padać i tak tylko raz. W scenie rozmowy Toma na z hollywoodzkim producentem, no ale koniec końców nie padła ani razu. Więc, ale radi musiał dogadać się z mafią, żeby film mógł być kręcony, no i dogadał się, przy czym no, niesamowity zbieg okoliczności, jednocześnie potwierdzenie tego, że mafia jest jednak zła, mimo że tak z taką miłością patrzymy na rodzinę Corleone. No, finał był taki, że w trakcie kręcenia filmu 28 czerwca 1971 roku czyli dosłownie, kiedy Coppola pracował nad filmem, Joe Colombo został zastrzelony przy Columbus Circle w trakcie wiecu wspierającego Ligę Dobrego Imienia Włochów. Tuż obok siedziby Gulf and Western, czyli tuż obok Królestwa Charlie'ego Bludorna, zabójstwo zlecił Crazy Joe Gallo, zbratany z rodziną Gambino, którego z kolei zastrzelono wkrótce potem. 7 kwietnia 1972 roku, a zatem niecały miesiąc po premierze Ojca Chrzestnego, w Umberto Clum House przy 132 Melbury Street w dzielnicy Mała Italia. I tutaj mały przypis. Przed nagrywaniem tego odcinka udało mi się pojechać do Nowego Jorku, o czym wiecie z odcinka poprzedniego. Przespacerowałem się dokładnie tropami Ojca Chrzestnego. Byłem w różnych lokacjach, gdzie go kręcono, między innymi przy Mott Street, gdzie właśnie zastrzelono Dona Corleone. Natomiast poszedłem i sprawdziłem przy Melbury Street, dokładnie przy numerze 132 nadal jest Umberto's Clam House, czyli knajpa z włoskim jedzeniem z owocami morza. I kurczę, do teraz żałuję, że nie poszedłem tam coś zjeść. Do teraz tak się zastanawiam, mm, pójdę, no, ale po co? Zobaczyłem, teraz żałuję, że, że tam nie poszedłem. Jeżeli będziecie w Nowym Jorku, możecie zjeść ze świadomością, że tam zastrzelono crazy'ego Joe Gallo. No ale co to dowodzi, że w trakcie kręcenia Ojca Chrzestnego na głównych pierwszych stronach gazet amerykańskich były po prostu mafijne morderstwa. I co więcej, mafijne morderstwa ludzi powiązanych z produkcją tego filmu. Z jednej strony idealne publicity, z drugiej strony mroczny przypominacz tego, z jakimi siłami. Ten film tak naprawdę igrał. No dość powiedzieć, że zdjęcia, tak jak powiedziałem, były burzliwe. Kopola cały czas bał się o swoją pracę, yy, ale koniec końców udało się i zdjęcia po prostu zostały szczęśliwie ukończone i przyszła pora na postprodukcję. Rozdział szósty. Postprodukcja i premiera. Nie będę oczywiście teraz opowiadał całych dziejów postprodukcji tego filmu. Spokojnie możecie to znaleźć w książce Marka Silla. Jest tam dużo szczegółów. Ja zwrócę uwagę tylko na jedno, to znaczy na muzykę. Robert Evans bardzo nie chciał, żeby to Nino Rota robił muzykę do tego filmu. No, miał doświadczenie z Lalo Schifrinem przy okazji Love Story. No i marzyła mu się taka muzyczka, która będzie, nie wiem, miła dla ucha, łatwa, przyjemna. Hollywoodzka przede wszystkim, a, 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 a to nie jest to, o czym myślał Coppola. Coppola chciał rzeczywiście, żeby to było włoskie, no i zwrócił się do swojego idola, bo jeśli spojrzycie na listę 10 najlepszych filmów, jakie wybrał Coppola kiedyś w 2012 roku, to poza tym, że jest tam popiły Diamond Wajdy to jest tam m.in. film Wałkonie Feliniego, no a oczywiście Nino Rota to najważniejszy współpracownik Feliniego, więc Coppola się do niego wybrał, tym bardziej, że część Ojca Chrzestnego oczywiście była kręcona na Sycylii, tam pojawiają się między innymi aktorzy, także włoscy, mamy aktora z Włóczykija, Pasoliniego, ale najważniejsze spotkanie na ziemi włoskiej to jest Coppola i Nino Rota, który ogólnie nie był na początku chętny, ale w końcu się zgodził, no i skomponował jedno z legendarnych ilustracji muzycznych, bo muzyka do Ojca Chrzestnego naprawdę tworzy klimat tego filmu, a zwłaszcza walc Ojca Chrzestnego to jest absolutna klasyka. Co prawda Rota zostanie zdyskwalifikowany z Oscarowego Wyścigu, ponieważ użył już wcześniej fragmentów tej samej muzyki w filmie pod tytułem Fortunella, ale nie zmienia to ogromu jego osiągnięcia. Muzyka Roty, połączona z fragmentami muzycznymi, zwłaszcza w scenie weselnej. Komponowanymi przez Carmine Coppola, czyli ojca, to jest jeden z najważniejszych aspektów tego filmu. Swoją drogą można powiedzieć, że Francis Ford Coppola tym filmem spełnił marzenie Carmina, który zawsze chciał komponować dla Hollywood. I chyba Coppola trochę tym filmem po latach przeprosił swojego ojca za okrutny żart, który zrobił mu jeszcze w latach 50. Francis krótko pracował w biurze telegraficznym. I miał idiotyczny pomysł, żeby któregoś dnia wysłać telegram do swojego ojca, rzekomo od wytwórni Paramount, rzekomo o tym, że Paramount chce Carmina na swojego głównego kompozytora. Ten telegram doszedł, Carmine był uradowany przez jeden dzień, mówił teraz nasze życie się zmieni, a Francis musiał wyznać, tato, to był żart, Carmine był załamany. No zresztą wyobraźcie sobie tę sytuację, tak, dostajecie taki telegram, a na zajutrz się dowiadujecie, że to wasz syn, Zrobił dowcip, więc cieszę się, że po wielu, wielu latach Francisco Pola mógł spełnić to, co nieopatrznie obiecał ojcu w tym żartobliwym, nieszczęśliwym telegramie. Rzeczywiście Carmine napisał muzykę, przynajmniej w części, dla filmu Paramountu. Dużą rolę w postprodukcji odegrał także Walter March, który naprawdę jest mistrzem łączenia dźwięku z obrazem. I między innymi ten genialny pomysł, żeby w scenie, kiedy Michael już, już, już ma zabić soloce i Maklaskiego, żeby kamera, kiedy kamera zbliża się do jego twarzy, i my wiemy, że w środku walczą emocje, i Michael właśnie rozważa, co ma zrobić, jak ma ich zabić, czy ma wejść na tę ścieżkę krwawą, czy nie. Otóż, kiedy kamera się zbliża, Walter March umieścił tam dźwięk. Metra, które jedzie na fragmencie naziemnej kolejki. Innymi słowy, słyszymy taki dźwięk metalu trącego o metal tego metalowego pociągu na metalowych szynach. I ten metal ścierający się z metalem, ten metalowy wisk to jest dźwięk, który towarzyszy tej scenie, i to jest genialne, ponieważ to odzwierciedla dokładnie ten stan starcia pewnych sił, pewnych myśli, pewnych namiętności. W samym Michaelu. A zatem tutaj także pod tym względem postprodukcyjnym dotknięcie Waltera Marcza się okazało bardzo ważne. I jeszcze jeden szczegół, mianowicie muzyka Bacha w scenie chrztu, ponieważ pamiętamy, że Michael z jednej strony chrzci swojego siostrzeńca granego dzielnie przez malutką Sofię Copole, a z drugiej strony właśnie w jego imieniu dokonują się morderstwa pięciu rodzin, przywódców pięciu rodzin i zdrajców po to, żeby skonsolidować władzę w ręku Michaela. Więc to się dzieje i mamy jeden z najbardziej szokujących montaży czasów, kiedy to łacińskie frazy chrzcielne są montowane, cięte na przemian z krwawymi morderstwami, ale tam jeszcze jest coś w tej scenie. Mianowicie Coppola mówił, że scena ta się nigdy nie kleiła dobrze, dopóki nie podłożyli pod nią utworu organowego Bacha. I to ten utwór Bacha razem z tymi Łacińskimi słowami stał się takim klejem całej sekwencji, i rzeczywiście ta organowa muzyka sprawia, że ta scena uzyskała taki prawdziwie mityczny charakter w historii amerykańskiego kina. W końcu, po tych wszystkich wojnach, które będą się odbijały potem echem przez kolejne dekady, Coppola nigdy się do końca z Evansem nie pogodzi, będą jeszcze pracować przy Klabie, ale ogólnie to będzie bardzo gorzka relacja, będą wykluczające się relacje tego, kto co zrobił, kiedy, dlaczego. Gorycz towarzysząca wielu filmowym produkcjom po tym, jak kilkoro ludzi z dużymi ego pokłócili się na śmierć i życie, nastąpiła premiera. Seans, 14 marca 1982, Nowy Jork. Po trzech godzinach projekcji zapada cisza. Cisza. I nie wiadomo, jaka jest reakcja. Czy to dobrze, że zapadła cisza? Henry Kissinger, obecny na tej scenie, te tego wieczora. Towarzyszący Evansowi, powiedział: Zrobiliście coś wielkiego. Publiczność wie, że ten starzec na ekranie zamordował wielu ludzi. A jednak, kiedy umiera, ci ludzie płaczą. Zrobiliście coś niesamowitego. Więc, mimo że na, na widowni tego nowojorskiego kina Loews zapadła wtedy 14 marca 1972 roku tak głęboka cisza, Henry Kissinger, słynny przywódca, Amerykańskiej polityki zagranicznej, właściwie doradca, dobrze zdiagnozował, co się tutaj wydarzyło. Ci ludzie trawią tę emocję, że przez trzy godziny stali się członkami rodziny, stali się sojusznikami mafioza, zrozumieli emocje, które tą rodziną kierują. Być może chcieliby przynależeć do rodziny, która jest równie dobrze zorganizowana i równie dobrze trzyma się swoich własnych zasad. Film eksplodował. Ustawiały się kolejki, kolejki, które owijały się wokół budynków. Film był tak ogromnym sukcesem, że zaskoczył wszystkich. Prześcignął, przeminął z wiatrem, jako już się rzekło. W pewnym momencie przynosił 1 milion dolarów dziennie i był grany przez cały dzień, zarówno na porankach, jak i, jak i na seansach zaczynających się o, o drugiej w nocy. Amerykę ogarnęło szaleństwo Ojca Chrzestnego. Logo zaprojektowane jeszcze na okładkę Książki przez S. Neil Fujite, przedstawiające dłoń trzymającą narzędzie marionetkarza, czyli krzyż i sznurki, stało się nagle symbolem ręki samego kopoli, który tak wspaniale rozegrał nasze emocje przez te trzy godziny, że w pewnym sensie trzymał w ręku cały świat. Na pewno w tym momencie trzymał w ręku świat rozrywki. Zapadła decyzja o Sequelu. O Sequelu powiem w następnym odcinku, bo to oddzielna historia. Ale sukces był bezprecedensowy. Ojciec Chrzestny okazał się absolutnym fenomenem. Co więcej, ten sukces okazał się także fenomenem krytycznym. Pora na rozdział siódmy. Krytycy reagują na Ojca Chrzestnego. Na łamach New York Timesa Vincent Camby, który jeszcze półtorej roku wcześniej pisał, że Hollywood się kończy, że Hollywood na naszych oczach będzie się rozpadało, że wiemy, że to jest koniec Hollywood. Po prostu zakończył się pewien etap w historii kultury. Vincent Kambi przywitał film entuzjastycznie. Pauline Kael, królowa New Yorkera, była zachwycona. Po latach zresztą powie, że Ojciec Chrzestny 1 i 2 to najlepsze filmy amerykańskie w historii. A teraz po premierze zachwycała się no właściwie wszystkim, przy czym wyszczególniła rolę Marlona Brando. Przetłumaczyłem dla was fragment tej recenzji. Ona się nazywa Alchemia, to znaczący tytuł. Ona mówi tam o tym, że powieść Puzo jest właśnie taką tanią groszową powieścią, ale że dzięki Kopoli Alchemikowi ona się zamienia w złoto. Ta recenzja została opublikowana na łamach New Yorkera z 18 marca 1972 roku i tam Pauline Cale pisała tak. Aktorstwo brando nabrało w ostatnich latach pewnej miękkości, jest mniej ekscytujące niż wcześniej, bo aktor zrezygnował z nagłych. Gwałtownych wyładowań emocji. Osiągane przezeń efekty są obecnie subtelniejsze, mniej popisowe, wynikają z poddania się materiałowi literackiemu. Wydaje się, że w końcu przepracował on element autoparodii, która w pewnym momencie uczyniła go komicznym i która sprawiała, że występujący z nim aktorzy nie mieli się czego w nim uchwycić, obnażając zarazem banał scenariuszy. Brando nie ma jeszcze polerowanego błysku właściwego wielkim aktorom. Wręcz przeciwnie, im jest starszy, tym mniej w nim manieryzmów i tym bardziej zdaje się on czerpać prosto z życia, prosto z siebie. I tutaj wspaniały fragment, naprawdę uważam, no to pokazuje geniusz Pauline Hale. Jego Don Corleone jest prymitywnym, świętym potworem. Tym potężniejszym, że niepodobnym do pełnych witalności świętych potworów dotychczasowego kina, takich jak Antony Queen, przypominającym raczej prawdziwe okazy tego gatunku. Wszystkich tych starców. Kryjących w swych chudnących ciałach niekończące się urazy i przedpotopowe potwarze, owe potwory, których pamięć przywołuje najdrobniejsze detale starych umów biznesowych, nawet wtedy, kiedy nie potrafią już zawiązać sznurowadę. Nikt nie starzeje się przed kamerą tak jak Brando. Krok po kroku niesie on Don Vita do kresu jego życia, kiedy jego bohater znów wkracza w świat słoneczny. Oto senny potwór! Znów ocierający się o niewinność. Cała postać zbudowana jest z ech i cieniowań, całkowicie wolnych od krzyku. Siła Wita to zbroja ukuta z przemilczeń. Brando obdarzył Don Vita elementami własnej, tajemniczej rezerwy. Jego postać nie jest nam objaśniona, a mimo to instynktownie wierzymy, że owszem, ten mężczyzna mógł zostać królem półświadka. Brando nie dominuje filmu. Ale obdarza go legendarną obecnością, konieczną, by opowieść o wojnie gangsterów uzyskała patos eposu o wojnie plemiennej. Tak pisała Pauline Cale. No i w zasadzie lepszej recenzji wymarzyć sobie nie można, bo bardziej sceptycznej recenzentki wówczas w Stanach nie było. Po latach David Thompson, autor fantastycznych publikacji, między innymi, właśnie tej, czyli przewodnika po tysiącu najlepszych filmów w historii, Have You Seen, ujął sprawę genialnie. Ojciec Chrzestny symbolizuje króciutką epokę w dziejach kina, kiedy ludzkie zło mogło być eksplorowane bez towarzyszącego przymusu dostarczania moralnej ulgi. Wpływ konformisty Bartolucciego był tu przemożny, bo to właśnie był ten przełomowy film, w którym potencjalnie zwyczajny i porządny koleś staje się sojusznikiem każdej słabości, której obawia się w sobie samym. Trzeba też dodać, że Ojciec Chrzestny kontynuuje tradycję portretowania świata z chorą duszą, ujętego w zawiasy dekoracyjne i oświetleniowe, jaką właśnie w Konformiście zapoczątkowali scenograf Ferdinando Scarfiotti i operator Vittorio Storaro. To znowu w tłumaczeniu moim, tak jak fragment Cale, przetłumaczyłem te fragmenty dla Was na potrzeby odcinka. Natomiast rzeczywiście jest tutaj to genialne zdanie, mianowicie, że Ojciec Chrzestny symbolizuje Króciutką epokę w dziejach kina, kiedy ludzkie zło mogło być eksplorowane bez towarzyszącego przymusu dostarczania moralnej ulgi. Ojciec Chrzestny to jest mroczny film o mrocznym księciu, który, mimo że na początku chce wyprzeć się dziedzictwa swojej rodziny, na końcu staje się ucieleśnieniem mrocznej władzy tej rodziny. I tutaj wracam do tych dwóch tematów z początku: sukcesja i asymilacja. Sukcesja następuje w scenie Rozmowy w Ogrodzie. Scenie, którą wyjątkowo napisał na potrzeby filmu Robert Townie, późniejszy scenarzysta Chinatown, któremu Coppola podziękował w trakcie odbierania Oscara. Robertowi Evansowi bynajmniej tego wieczora Coppola nie dziękował, bo to jest film o sukcesji, i to zobaczyli krytycy wtedy, że w tym przekazaniu władzy i w tym marzeniu Wita. Że być może Michael będzie tym pierwszym w rodzinie, który wolny od powiązania z przestępczością doczeka się właściwego rozpoznania przez oczywiście Białą łaspowską Amerykę, reprezentowaną tu przez jego dziewczynę. Kay doczeka się tego rozpoznania jako godny obywatel, kongresmen Corleone. Oczywiście film jest o tym, że prawdziwa sukcesja to jest przejęcie władzy mafijnej. To jest właśnie to, że. Marzenie o tym, o tej sukcesji amerykańskiej jest troszkę źle pomyślane. Przecież w pierwszej scenie ojciec chrzestny strofuje Bonasere, mówiąc, dlaczego najpierw nie przyszedłeś do mnie? Dlaczego poszedłeś do policji amerykańskiej? Wierzysz w Amerykę? Nie ma w co wierzyć, to jest pewna fasada. Ameryka nas nie szanuje. To my, twoja rodzina, cię szanujemy. To my, twoi krajanie, cię szanujemy. I tu jest ten drugi temat, czyli asymilacja. To rozdarcie pomiędzy światem starych zasad, starych feudalnych, rodzinnych, klanowych przywiązań, a Ameryką, która obiecuje awans każdemu, kto jest wystarczająco błyskotliwy i ciężko pracujący. Ale nawet sam Don Vito Corleone wie, że to jest niemożliwe. Że sukcesja jest jedynym prawdziwym porządkiem godnym kontynuowania, a asymilacja w świecie ojca chrzestnego jest błędną ścieżką bo asymilacja do amerykańskiego porządku dla rodziny włoskiej, dla rodziny Corleone musiałaby oznaczać rezygnację z szacunku dla samych siebie, musiałaby oznaczać przyjęcie tych wszystkich stereotypowych ról, które dla Włochów mieli Amerykanie już przygotowani, tych sparodiowanych powielokroć, uwodzicieli, właścicieli budek z pizzami, tych wszystkich ludzi, którzy na prawdziwy szacunek nie zasługiwali. I gdzieś pomiędzy tymi dwoma biegunami asymilacji i sukcesji jest rozpięty ten film, i o tym pięknie pisali także krytycy w tamtym czasie. Pora zatem na rozdział siódmy: nagrody i krytyka. Ojciec Chrzestny dostał tylko trzy Oscary. Ale jakie trzy Oscary? Najlepszy film. Najlepszy aktor w roli pierwszoplanowej Marlon Brando. Najlepszy scenariusz: Mario Puzo i Francis Ford Coppola. Ale dostał jeszcze następujące nominacje. Najlepszy aktor w roli drugoplanowej James Khan. Najlepszy aktor w roli drugoplanowej Robert Iwal. Najlepszy aktor w roli drugoplanowej Al Pacino. Al Pacino chyba się trochę obraził i nie przyszedł, myślał o tym o swojej roli jako pierwszoplanowej. Najlepszy reżyser Francis Ford Coppola. Najlepszy kostiumy Anna Hill Johnson. Najlepszy dźwięk, najlepszy montaż, najlepsza muzyka ta nominacja została wycofana. I teraz, co się dzieje na samej gali? Oczywiście jest to ta sama gala, mamy marzec roku 1973, jest to dokładnie ta sama gala, na której triumfuje kabaret. Kabaret dostaje 8 Oscarów, odsyłam do odcinka do kabarecie. Między innymi Oscara reżyserskiego dla Boba Fossiego, a Coppola siedzi i jest w pewnym momencie przekonany, że Ojciec Chrystyny nic nie dostanie, bo kabaret zbiera wszystko. No, koniec końców. Ojciec Chrzestny wygrywa stawkę najważniejszą, ale oczywiście to, co się dzieje i co jest najbardziej szokujące, to moment, w którym zostaje wyczytane nazwisko najlepszego aktora. Tym nazwiskiem jest Marlon Brando. W tym momencie na scenę wychodzi kobieta w indiańskim stroju i odczytuje przemówienie napisane przez Brando, których po pierwsze Oscara nie przyjmuje, po drugie nie przyjmuje go w akcie protestu, przeciwko temu, jak prezentowani są na ekranie w ramach filmów hollywoodzkich, Rdzenni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, wówczas jeszcze zwani nieproblematycznie Indianami. Warto obejrzeć sobie ten klip, ponieważ ten klip pokazuje, on jest oczywiście na YouTube, jak bardzo zmieniły się nasze czasy. I wszystkim tym, którzy mówią, że są to sprawy proste, odpowiadam, nie macie racji. Sachin Little Feather, bo tak nazywała się ta kobieta, wówczas została potraktowana w sposób straszny. Została wyśmiana, potraktowano ją bardzo źle, była przedmiotem żartów. I naprawdę no, przesłanie, które tak, tak było prawdziwe, bo to, co ona wypowiedziała, było prawdą. Rzeczywiście Indianie byli portretowani w sposób straszny w Hollywood na przestrzeni dekad. Zostało przywitane z parsknięciem śmiechu i z irytacją. Kiedy zeszła już ze sceny, Rock Hudson, który wyszedł na scenę, powiedział, że czasami cisza jest największą elokwencją czy milczenie jest największą elokwencją. Michael Schulman po latach skomentuje, że w kontekście tego, że Hudson przez całe życie ukrywał swoją orientację homoseksualną, te słowa raczej brzmią gorzką ironią. A Raquel Welch, otwierając nazwisko, kopertę z nazwiskiem najlepszej aktorki, powiedziała, że mam nadzieję, że one przynajmniej nie mają żadnej sprawy, żeby za nią walczyć. To wszystko były bardzo, bardzo nieprzyjemne komentarze. W roku 2022... Sachin Little Feather zmarła. Ale zanim zmarła, Akademia zdążyła ją przeprosić. I oczywiście możemy mówić o tym, że Akademia także robi wiele rzeczy pod publiczkę i tak dalej. Pewnie tak. Natomiast te przeprosiny jej się należały, ponieważ ona wygłosiła bardzo, bardzo prawdziwe przemówienie o tym, jak ten biznes traktował Indian przez tak wiele, wiele lat. Przy czym John Wayne, którego podobno trzeba było fizycznie powstrzymywać, żeby nie wtargnął na scenę i żeby po prostu nie zrobił krzywdy Little Feather, bo tak zirytowała go ta wypowiedź, otóż John Wayne nie miał żadnego problemu, żeby w latach 50. na przykład wystąpić w roli Genghis Hana, tak? Jakby te prawa dla białych aktorów były pod tym względem dosyć szerokie. Natomiast taki apel, prosty apel o to, żeby inaczej portretować Indian, został wtedy odebrany po prostu wzgardliwie. Nawet Clint Eastwood, kiedy wręczał Oscara za najlepszy film tego wieczora, nie powstrzymał się od komentarza i powiedział nie wiem, czy nie powinienem poświęcić tego Oscara w imię wszystkich tych Indian, którzy zostali zastrzeleni w filmach Johna Forda i był to żart. Więc po latach dobrze się stało, że Sachin Littlefeder doczekała się jednak tego gestu ze strony Akademii, że po prostu ją przeprosiła, a o jej dosyć skomplikowanych też losach życiowych tej kobiety... Poczytajcie, polecam wam tekst Michaela Schulmana na łamach New Yorkera. On się nazywa Revisiting Sachin Little Feather's Shocking Appearance at the 1973 Oscars. Dodam, że Michael Schulman, który niedawno został stałym współpracownikiem New Yorkera, bardzo się cieszę, bo to jest genialny komentator um, historii kina. No właśnie, napisał książkę Oscar Wars, która już niedługo w przyszłym roku będzie wydana, i, i w, już do, dochodzą mnie sygnały, że jest to książka genialna, która w ogóle będzie zapewne. Najbardziej poczytną książką Oscarową od wielu lat, więc czekamy na Oscar Wars. Ale skoro na kopole spłynęły już te wszystkie splendory i spłynęły miliony dolarów, w wywiadzie dla Silent Sounda mówi bardzo szczerze: No, ten film uczynił mnie bardzo bogatym. To może teraz pora na łyżkę dziegciu. Ojciec Chrzestny to oczywiście jeden z najbardziej utytułowanych i najlepiej zrecenzowanych filmów wszechczasów, ale nie zawsze wszystko było tak różowo. Ojcu Chrzestnemu towarzyszy także chór głosów krytycznych i to od samego początku. Nie mówię oczywiście o włoskich mafiozach, którzy na początku chcieli ten film oprotestować, a później zaczęli naśladować bohaterów, bo tak bardzo im się film spodobał. Wide Rodzina Soprano. Ale wiele osób przyglądało się sławie tego filmu no, z pewnym zaniepokojeniem. Już w 1972 roku w maju na łamach woga Arthur Schlesinger Jr. napisał króciutki tekstik obecny w sieci i pisał, że uwielbienie dla Vita Corleone jest zastępnikiem nieufności, jaką Amerykanie mają dla własnych rządzących. I że w tej zbiorowej atencji dla mafioza odbija się powykrzywiana dusza Ameryki. No bo dlaczego czcimy mafioza na ekranie? Wiemy, że jest mordercą. I tutaj cytat dla was go przełożyłem. Jest zaiste zagadką, dlaczego włosko-amerykańska Liga Praw Obywatelskich tak jazgotliwie protestowała przeciwko temu filmowi. Jako prawdziwi obrońcy włoskiej cnoty, jej członkowie powinni byli film Copoli dofinansować, bo on mówi, że ten film tak naprawdę robi dobrą prasę mafii. To Arthur Schlesinger Jr. Ale kiedy zaczął się prawdziwy backlash przeciwko ojcowi, Ojcu Chrzestnemu? Może jeszcze w latach 70., kiedy to Jean-Luc Godard zażądał publicznie, by Coppola cytat, przekazał część wpływów na rzecz kolektywnego filmowania w służbie walki klas, ten cytat z książki Petera Cowiego, a może kiedy François Triffaut narzekał w swojej także oscarowej Nocy Amerykańskiej, że paryskie kina od roku nie grają nic poza Ojcem Chrzestnym. A może w 1997 roku, kiedy Molly Haskell napisała swój tekst pod tytułem World of the Godfather no Place for Women. Otóż 23 marca roku 1997 Molly Haskell tak pisała o Ojcu Chrzestnym, a zatem właściwie na, na, na 25-lecie premiery, bo marzec 97. Molly Haskell pisze o ostatniej scenie, w której drzwi gabinetu Michaela zatrzaskują się przed twarzą Kay, wykluczając ją ze spotkania no, ojca, nowego Ojca Chrzestnego, tak, za zamkniętymi drzwiami. Ona pisze tak, Mój przykład. Jest to zatrzaśnięcie drzwi, które odbiło się echem w naszej kulturze, niemal równie silnie, jak trzaśnięcie inne, równie słynne, to, którym Nora żegna się z Torwaldem w ipsanowskim domu lalki, deklarując kobiecą niezależność od nieczystej moralnie męskiej opieki. Tyle, że w Ojcu Chrzestnym znaczenie jest przeciwne, to mężczyźni deklarują swoją niezależność od oczu ciekawskich kobiet. Tym, co stanowiło szczególną ironię, był fakt, że film Kopoli zatrzasnął drzwi przed żonami, dziewczynami i matkami dokładnie w momencie, w którym ruch kobiecy, rozpalony całym łańcuchem pilnych, godnych walki spraw, wychodził właśnie z szafy i stawał w świetle reflektorów. Później w tekście Haskell wskazuje m.in. na marsz z okazji 50-lecia ruchu sufrażystek, w roku 70 pojawienie się pierwszego numeru pisma Mys. W pięć miesięcy po premierze filmu Copoli, czy legalizacja aborcji w 1973 roku na stopniu federalnym. To Molly Haskell w roku 1997. Ale z całą pewnością jednym z najświeższych głosów w tej tradycji polemicznej wobec no, arcy filmu Copoli, ja go nadal tak będę nazywał, mimo że uznaję te wszystkie argumenty, jest rocznicowy esej Davida Thompsona, który jeszcze. W 2008 roku pisał właśnie pięknie, to już cytowałem w tej książce Have You Seen, ale w and Soundzie z kwietnia roku 2022, czyli na 50-lecie, ten sam Thompson pisał już okaz inaczej z okazji tej, tego, tego okrągłego jubileuszu. I to w numerze and Sounda, uwaga, który miał świetną okładkę, zaprojektował ją Ian Wright, gdzie jest właśnie twarz Ojca chrzestnego, Brando, ale ona się łuszczy jak taki stary, zniszczony plakat, który odkleja się od ściany, albo taka farba, która łuszczy się na naszych oczach i jest napis Godfather 50. Taka sugestia, że chwała tego filmu przemija. I teraz przełożony przeze mnie fragment tego eseju. Mężczyźni wciąż będą oglądać te filmy z uczuciem nostalgii wobec świata fantazji, w ramach której w sytuacji stresowej młody mąż, taki jak Michael, może w czasie jednej i tej samej sekwencji uczestniczyć i w chrzcie siostrzeńca i w egzekucji wszystkich swoich wrogów. Jest to nadal najlepsza scena wyrównania rachunków w dziejach kina, nieskazitelny pokaz bezlitosnego montażu. Jest to zarazem jeden z najczystszych przykładów ponurego, a mimo to triumfalnego faszyzmu w historii kina amerykańskiego. To z powodu tej sekwencji musimy odrzucić powtarzany po wielokroć banał, jakoby ojciec chrzestny krytykował świat przestępczości zorganizowanej. Kopola nakręcił filmy, w których wielbimy każde ukazane morderstwo. Jesteśmy wspólnikami żołnierzy wykonujących wyroki. Filmy te są równie władcze jak najgorszy przywódca, jakiego możemy tylko wyśnić. Stanowią naszą hańbę i nie możemy ukryć, w jak wielkim stopniu posłużyły za wzorzec zachowania dla ludzi, wobec których czujemy wstręt i trwogę. Nawet po 50 latach John Cazile, jako Fredo, w całej swej słabości i błazeństwie sprawia, że to Fredo jest najbardziej interesującym, najbardziej zdolnym do powątpiewania członkiem rodziny Corleone. My sami najbardziej przypominamy właśnie jego. Prędzej czy później musimy się pogodzić z niewygodną prawdą, że jesteśmy społeczeństwem Fredów, lubiących oglądać filmy o sympatycznych nadludziach, którzy któregoś dnia mogą utopić nas w wodach jeziora Tahoe. Tak pisał David Thompson w moim tłumaczeniu na łamach Tidal Sounda kwiecień 2022 roku. Nie przytaczam tego jako definitywnej opinii o Ojcu Chrzesnym. Nie twierdzę, że atak Thompsona rozwiązuje sprawę, ale na pewno nacina dobrze to zjawisko, jakim jest paradoksalny odbiór tego filmu. Znam ojców rodzin, matki rodzin, znam. Księży, znam przedstawicieli bardzo wielu różnych zawodów, którzy ubóstwiają Ojca Chrzestnego niemalże na poziomie religijnym. Sam uwielbiam ten film, umieściłem go na liście moich ulubionych filmów wszechczasów. Jednocześnie, ilekroć rozmawiamy o tym filmie, warto zadać sobie pytanie o moralność tego filmu i o to, czy to rzeczywiście nie jest tak, że w tej Ameryce Nixona, w świecie ogromnej niepewności, po prostu Coppola uchwycił moment, w którym bardzo, Widownia potrzebowała kogoś, kto zaprowadzi porządek, kto zaprowadzi taki porządek jak właśnie Ojciec Chrzestny. Być może także w naszej poobijanej dziejowo Polsce, gdzie obydwa filmy były oczywiście ogroma, ogromnymi sukcesami, także to był ten element, że tęskniliśmy za jakimś światem, w którym ktoś wprowadzi sprawiedliwość, ponieważ sami żyliśmy w państwie, którego, którego mechanizmy tak często były zwrócone przeciwko nam. Być może. Wiem jedno, że przy okazji tego filmu warto zastanowić się także nad całą spuścizną kina gangsterskiego, nad tym, jak Ojciec Chrzestny jest podobny do filmów z lat 30., a jak się od nich różni. O tym pomówimy także, kiedy będę wam opowiadał o drugim filmie, to znaczy o Ojcu Chrzestnym 2. To już za tydzień, bo tu też mamy dużo tematów i dużo elementów ciekawych przy kręceniu tamtych filmów. A zatem jest potrzebny jeszcze jeden odcinek spoiler mastera, w którym skupię się na tym sequelu, który dostał Oscara także za na najlepszy film. Ale zanim pożegnam się z Wami dzisiaj, pozwólcie, że nastąpi rozdział ósmy i weźmiemy pod lupę scenę wesela. Mianowicie chciałbym z Wami otworzyć Godfather Notebooks i tylko. Dać wam przedsmak tego, jak cudowna jest to książka, i zwróćcie uwagę na scenę Wesela. Ta scena trwa prawie pół godziny. W trzygodzinnym filmie to jest dużo, ale zwróćcie uwagę, że w tej scenie, która różni się pod względem uporządkowania materiału w stosunku do, sc do sceny Wesela w książce Puzo, Coppola przedstawia nam wszystkie podstawowe postaci, pokazuje nam relacje między tymi postaciami. Pokazuje Fredo niezgółę, porywczego i bardzo seksualnego Soniego, pokazuje Michaela, który deklaruje niezależność od rodziny, pokazuje Brando i jako tego, który rozdziela władzę, ponieważ do niego przychodzą z różnymi prośbami weselnicy, ale także on mówi, że nie zrobimy zdjęcia rodzinnego bez Michaela, co wspaniale zapowiada temat filmu. To znaczy, że Michael musi koniec końców stanąć na rodzinnym zdjęciu, ponieważ jest częścią tej rodziny, mimo że mówi: K, This is my family, this is not me. I teraz w notebooks scenę oczywiście obnotował Coppola niesamowicie szczegółowo. Jest mnóstwo zapisków ołówkiem w różnych miejscach. Między innymi już tam dostrzega, że to właśnie Bona Sera powinien otwierać ten film swoją pierwszą prośbą. Ale powiem wam tylko, żebyście wiedzieli, jak ta książka wygląda i namawiam was do tych z was, którzy się interesują kwestią adaptacji. Abyście do niej zajrzeli. Pierwszy punkt uwag kopoli to jest synopsis, czyli takie streszczenie dokładnie tego wszystkiego, co się tam dzieje. Drugie to jest epoka, The Times. I tutaj Copola się zastanawia, jak zasygnalizować ten moment dziejowy, czyli właśnie sierpień 1945 roku. I na przykład takie krótkie zdanie. Zobaczcie, to jest genialny reżyser, to jest genialny scenarzysta. On pisze: y, Japończycy właśnie się poddali. Musimy pokazać, że goście mają poczucie ulgi, że mogą w końcu bawić się na zapewne pierwszym dużym balu od zakończenia wojny. Ich synowie są bezpieczni. Boże, jakie genialne zdanie, żeby takie zdanie umieścić w scenariuszu. Ich synowie są bezpieczni. Rzeczywiście, w tej scenie wydaje się jeszcze, że synowie rodziny są bezpieczni. Widzimy nastolatki i nastolatków w sukienkach, w garniturach. Nie ma wielu młodych mężczyzn, a ci, którzy są, mają niektórzy jeszcze na sobie mundury wojskowe itd. Tak tak Tych uwag jest bardzo dużo. Trzeci punkt to jest obrazy i ton sceny. Jest wielu, wielu gości. 300, 400. Im więcej, tym lepiej. Są bardzo różni od siebie. Niektórzy przyjechali pociągiem, niektórzy przyjechali samochodem. Przynieśli, przywieźli ze sobą swoje dzieci. Zobaczcie, ile jest dzieci w Ojcu Krzestym. Nawet w scenie z Luką Brazim wbiegają nagle do pokoju Don Corleone, a kiedy Clemenza wycofuje samochód, mówi: Uważaj na dzieci, bo często bawią się na podjeździe. To są właśnie te dotknięcia reżyserii, bo Coppola chciał pokazać, że w tych rodzinach jest mnóstwo, mnóstwo dzieci. Więc tutaj tych szczegółów jest mnóstwo, i on mówi pokazać setki szczegółów: pokazać małą dziewczynkę, która tańczy z dużym, starszym mężczyzną i stawia swoje małe buciki na jego butach. Dokładnie taka scena się później znalazła w filmie. Mimo, że to są dopiero notatki, prawda, to nie jest jeszcze gotowy scenariusz. Podpunkt tekstury. Starsi mężczyźni, grubi, tańczą z małymi dziewczynkami. Starsza para, dopiero co tańczyła tarantellę. On przeciera jej czoło chusteczką. Za duże garnitury, za duże fraki. Malutkie dzieci bawiące się pomiędzy nogami weselników. Rzucanie kanapek. Dokładnie to się potem znajduje w filmie. Czwarty punkt. Rdzeń. O czym ta scena jest przede wszystkim? I to każdą scenę, do każdej sceny Coppola zrobił notatki wedle tych punktów. Rdzeń sceny, podkreślony. Przedstawić Dona, pokazać rozmiar jego władzy, wyjaśnić jego relację z Michaelem. Ustanowić temat połączenia rodziny z biznesem. Przedstawić wszystkie główne postacie i wszystkie linie fabularne filmu. Punkt piąty. Pułapki. Klisze. Włosi, którzy mówią filmową włoszczyzną. Porażka w pokazaniu przekonującego miejsca weselnego. Teraz cudowny cytat, bo to jest dokładnie to, co się potem udało. on naprawdę to pisał na wiele tygodni przed zdjęciami. Notatka Copoli: Widzowie muszą czuć, że widzą prawdziwe wesele. Z setkami weselników, z setkami interesujących szczegółów, z kanapkami rzuconymi pomiędzy weselnikami. Hey, Bino, tu kapaniole, one prosciutto i tak dalej. Poniesiemy porażkę, jeśli nie ustalimy napięcia między Michaelem i ojcem chrzestnym, między Donem. I to napięcie jest, bo przecież Don szuka w tej scenie Michaela, patrzy na niego przez okno, nie chce się zgodzić na zdjęcie bez Michaela. Mówi, Michael musi być na zdjęciu. Michael mówi, to nie jest moja rodzina. Unika kontaktu z ojcem, to napięcie jest. A zatem zobaczcie, że rozpisując te sceny już na tym wczesnym etapie, właśnie w tym Café jest, Kopola naprawdę znakomicie i jak bardzo szczegółowo zastanawiał się nad każdym, nad każdym detalem, ale także nad tym, co w scenie jest najważniejsze. Jeśli zastanawiamy się, czym jest sztuka scenariopisarska, czym jest sztuka reżyserska, ja często lubię odpowiadać tak, jest myśleniem połączonym z czuciem. Jest myśleniem o każdym detalu, Trzeba intelektualnie się zastanowić, tak jak on tutaj pisze. Niektórzy przyjechali autobusem, niektórzy przyjechali pociągiem, niektórzy przyjechali samochodem. Jak to możemy pokazać, tą różnorodność weselników? A jednocześnie jest czuciem tego, że najważniejsze w tej scenie są relacje właśnie między Michaelem i Don Vito. Że to będzie ten rdzeń, jak to opisał Coppola. No a trzecia rzecz to oczywiście obudowanie się współpracownikami, aktorami i możliwość realizacji takiego filmu, ale o tym wszystkim już Wam opowiedziałem. To była długa opowieść dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobała się Wam, i mam nadzieję, że wrócicie do Ojca Chrzestnego na nowo, docenicie ten wspaniały film. A także oczywiście polecam źródła, z których tu korzystałem, bo naprawdę można utonąć w tej opowieści o kręceniu Ojca Chrzestnego. Na szczęście mamy piękne cyfrowe wersje na Blu-rayach, można się tym filmem cieszyć tak jak nigdy nie można się było nim cieszyć w takiej glorii obrazu Gordona Willisa. Więc mam nadzieję, że ta historia o mafijnej rodzinie, może trochę o Ameryce Nixona, a może trochę o tym, że wszyscy czujemy, że. Oficjalne struktury nas zawodzą, i chcielibyśmy być blisko takiej rodzinnej struktury, która zapewnia nam pełne bezpieczeństwo, a jednocześnie wiemy, że takie struktury wymagają ogromnej ofiary być może ofiary z własnej duszy. To wszystko jest gdzieś w tym filmie, i mam nadzieję, że w tej długiej, długiej opowieści dziękuję. Jeżeli dosłuchaliście tutaj, że wam, że wam się to po prostu spodobało. Na koniec, jak zawsze, ogromne podziękowanie, ponieważ wysłuchaliście tego odcinka dzięki patronom. Policzyłem tym razem, żeby nagrać ten odcinek. Musiałem przeczytać ponad 2100 stron różnych materiałów, musiałem poświęcić bardzo wiele godzin, żeby zebrać dla was te wszystkie informacje i tę e, historię opowiedzieć, więc zajęło to dużo czasu. E, nie mogłem tego zrobić gdyby nie moi patroni. E, cieszę się, że dzięki nim ta opowieść trafia do każdej osoby, bez względu, e, bez względu na to gdzie słucha, jak słucha. Te odcinki są w wolnym dostępie i wierzę, że spełniają Rolę edukacyjną. Jeżeli chcecie wesprzeć moją edukacyjną misję popularyzacji wysokojakościowej wiedzy o kinie, proszę rozważcie wsparcie patronite.pl/łamane przez Spoilermaster, bo to dzięki moim patronkom, dzięki moim patronom, właśnie w tym momencie kończycie słuchać odcinka o Ojcu Chrzestnym. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. To była przyjemność, ale to nie jest koniec, ponieważ za tydzień w Spoilermasterze. W kolejnym Spoiler Master Classic opowiem Wam o Ojcu Chrzestnym 2.